Drodzy Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem po prostu wzruszona, bo to jest pierwsze spotkanie z ludźmi literatury w tej pięknej naszej nowej przestrzeni. Mam nadzieję, że podoba się Pan, że ona się Państwu podoba równie. Podoba. Raz. To my? Raz. Tańczysz teraz, czy co mam robić, tak? Raz. No nie, myślę, że słychać mnie bez tego mikrofonu, tak? Drodzy Państwo, jeszcze raz jestem bardzo wzruszona, że mogę Was tutaj powitać, gości moich, gości Państwa, ale Was, tych, dla których takie spotkania właśnie robimy. Proszę Państwa, nazwaliśmy to dyskusją trzech literaturoznawstwa, bo chyba lepszego tytułu nie mogliśmy wymyśleć, jesteśmy z tego bardzo dumni. I naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor Przemysław Czapliński, historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki, współpracownik i pracownik Zakładu Antropologii Literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, visiting profesor Uniwersytetu w Heidelbergu, wykładowca gościnny uniwersytetów na całym świecie, autor książek Polska do wymiany, Resztki nowoczesności, Poruszona mapa i wielu publikacji krytyczno-literackich, laureat licznych nagród. Pan profesor Ryszard Koziołek, alfabetyczny. Literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego od 2020 roku, rektor tejże uczelni, autor książek o literaturze, m.in. Ciała Sienkiewicza, Studia o płci i przemocy, Dobrze się myśli literaturą, wiele tytułów. Laureat nagród, m.in. Kazimierza Wyki, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Stały współpracownik Tygodnika Powszechnego. Pan profesor Tadeusz Sławek. Tłumacz, poeta, prozaik, eseista i wybitny filolog. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w charakterze visiting professor w renomowanych uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Autor wielu publikacji o literaturze. Najnowsza nosi tytuł Kafka – Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim wykonuje eseje na głos i kontrabas. Za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury został uhonorowany w 2017 roku Poznańską Nagrodą Literacką imieniem Adama Mickiewicza. Stały publicysta Tygodnika Powszechnego. Zacne nazwiska, a nazwiska te osoby napisały teksty niepowtarzalne, jak dotąd nigdzie nie skopiowane, specjalnie na naszą instalację dla naszej biblioteki. O książkach, o czytaniu serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby te teksty przeczytać, zastanowić się nad nimi i może zapamiętać, żeby przekazywać je dalej, bo myślę, że są tego warte. Prowadzący dzisiejsze spotkanie pan Artur Madaliński, literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca akademicki. Swoje teksty publikował m.in. w Tygodniku Polityce, Kulturze Liberalnej, Dwutygodniku, Gazecie Wyborczej i wielu branżowych pismach literackich. Członek redakcji miesięcznika Znak. Ekspert w zakresie komunikacji. Prowadzi bloga o książkach pod nazwą Biblioteka Babel. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że zawsze to, co czytam, to jest to, czasami błędne, ale autorzy tego nigdy nie uzupełniają, tak, w tych wiadomości w internecie, więc jeżeli coś jest nie tak, to zbyt przepraszam. Życie to pewnie zweryfikuje. Zapraszam na ucztę. Dziękuję. Dzień dobry Państwu panom. Państwo pewnie myślą, że jestem szalony absolutnie, zgadzając się na prowadzenie takiej dyskusji. I mają Państwo rację. Ale cóż, będę się starał. Zacznę, może to będzie najbezpieczniejsze, zacznę od tytułu naszego spotkania, który brzmi Skromne, ale złoto. Jak literatura objaśnia nam świat? Jak Państwo pewnie wiedzą, ta pierwsza część, Skromne, ale złoto, jest dość czytelnym nawiązaniem do filmu Claire, do takiej sceny, której arcybiskup Mordasiewicz, bodaj jego nazwisko grany brawurowo przez Janusza Garysa, ogląda swój nowy pastorał. Lachę. No i wtedy wygłaszę tą frazę, która jest w języku. Złote, a skromne.
Ale to oczywiście jest tylko jedna z aluzji. Druga jest ważniejsza dalece, bo nawiązuje do czegoś, co nazywam teorią skromności literatury, której autorem jest profesor Ryszard Koziołek, który w kilku miejscach. Ja ostatnio trafiłem w nowych książkach na rozmowę z panem profesorem, chyba bodaj kwietniowych, gdzie pan profesor o tym mówi. Mówi tak, rzecz, która nie przestaje mnie zachwycać, to skromne piękno zadrukowanej strony, to najbardziej uboga ze sztuk. Fotografia, film, malarstwo, muzyka dysponują nieskończenie bardziej sugestywnymi środkami przedstawiania świata, a literatura to czarne znaczki na papierze. Skromna. A złota, to będziemy starali się o tym trochę porozmawiać. Oczywiście, jeśli Państwo mają czułe uszy, a jestem pewien, że tak jest, to być może Państwo wyczuwają też aluzję w tej drugiej części tytułu Jak literatura objaśnia nam świat, do książki Rebeki Solnit, który tytuł brzmi Jak mężczyźni objaśniają mi świat. To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Pani Dyrektor, bo jesteśmy tutaj w takim bardzo męskim gronie, ale Pani Dyrektor już dawno, nie wiem, jak jeszcze tutaj kamień na kamieniu nie był położony w tej bibliotece, powiedziała mi, że chce tych trzech artystów literaturoznawcą, jeśli tu zapraszamy. A będziemy nadrabiać, jeśli idzie o kolejne panele i dwa dni, jak Państwo widzieli, program jest bardzo bogaty i tam jest całe szczęście dużo kobiet. No i w ogóle to będzie najprawdopodobniej moje najdłuższe wystąpienie dzisiejszego popołudnia. Uspokajam Państwa, bo chciałem jeszcze jedno słowo o tytule. Tytułodawcy, czy tytułotwórcy założyli, że w ogóle literatura świat nam objaśnia, tak? Bo pytają, jak objaśnia. I ja na początek chciałbym zapytać, bo w sumie nie ma pewności, tak chyba sobie myślę, czy w ogóle objaśnia? Czy w ogóle literatura, ten skromny dyskurs, czarne znaczki na białym papierze są w stanie dzisiaj cokolwiek w tym świecie objaśnić? I ja chciałbym, żeby naprawdę nie śmiałbym wskazywać jakby któregoś z panów do zabrania głosu na początek, ponieważ teoria skromności jest autorstwa profesora Koziołka, to chciałbym, żeby od pana profesora, żeby zacząć od pana profesora, a później panowie, zwłaszcza, żeby nie trzeba podawać mikrofonu, żeby panowie już sami się włączali. To są ceny komplementów. No, ja bym dorzucił do tego jeszcze, co jak twierdzisz, sam powiedziałem, czy nawet napisałem, że ona jest też tańsza. Znaczy jest złota skromna, ale w przeciwieństwie do pastorału Mordasiewicza tańsza. To też świadczy na jej korzyść na pewno. Wiesz co, ja jestem autorem między innymi takiej najskromniejszej chyba pracy, jaką filolog uprawia, czyli przypisów do PMK. Więc gdyby wyjść od tego rudymentu roboty filologicznej, którą wszyscy wykonujemy, to można by spojrzeć na literaturę właśnie w ten sposób, że ona ma trochę taką pozycję przypisu do rzeczywistości. Sytuuje się w takim miejscu, czy w takiej pozycji, pozostając w tej topice skromności, w której próbuje objaśnić to, co się wymyka uchwytowi, co właściwie albo już przestaje być zrozumiałe, albo jeszcze nie jest zrozumiałe. Nie da się konceptualizować, nie da się nazwać. Jest raczej dane jako informacja, jako bodziec, jako afekt, jako gniew, z czym nie mamy sobie jeszcze, nie mamy w sobie zdolności i aparatu do tego, żeby nadać temu formę językową, narracyjną. No to wtedy przychodzi literatura i proponuje pewien uchwyt. Ale nie ma co też tą skromnością przesadzać, bo z drugiej strony literatura jest po stronie przepychu, wyrafinowania, jaki żaden inny rodzaj mowy nie jest w stanie nam zaoferować. Ten wynalazek literatury, który nie ma początku, jest nieustannym przepracowywaniem możliwości języka. Można powiedzieć, że literatura ma te dwa bieguny, skromności, ale też nie wiem, pychy, chociaż pewnie i pychę byśmy tam znaleźli, ale czegoś, co jest nieposkromionym eksperymentem, który jest ożywiany takim pragnieniem i potrzebą wypowiedzenia wszystkiego. Wypowiedzenia tego, co rzekomo nie da się wypowiedzieć, nazwać, przedstawić. Literatura z jednej strony deklaruje skromność języka i to, że ten język odnosi porażkę w spotkaniu z rzeczywistością, ale w tym samym momencie sobie przeczy, bo jednak próbuje nazwać, wypowiedzieć.
Mnie jest bliska perspektywa antropologiczna, to znaczy taka, w której literatura nie jest książką ładnie zadrukowaną, tylko jest pewną organizacją języka, która jest koniecznością mówiącego człowieka. Literatura nie jest czymś tak ekskluzywnym jak ta biblioteka. Ona jest po prostu niezbędna do najbardziej podstawowych operacji poznawczych i komunikacyjnych, jakimi człowiek operuje. Oczywiście robi to lepiej i społeczeństwa robią to lepiej, jeśli korzystają z literatury, ale nawet ktoś, kto nie przeczytał w życiu żadnej książki, musi opowiadać i musi metaforyzować. Po prostu musi, każdy. Gdybyście Państwo prześledzili wszystkie zdania, które wypowiedzieliście dzisiaj od rana, jestem przekonany, że znaleźlibyśmy tam sążnisty zestaw metafor, całkiem spore kawałki narracyjne. Nie trzeba wcale tego szukać w książkach. Natomiast jak Przemek Czapliński kiedyś powiedział, jest taki kapitał, o którym rzadko się mówi w społeczeństwie, a który nazwał kapitałem komunikacyjnym. To też jest pewien rodzaj dobra, które produkujemy i które dystrybuujemy. I w moim rozumieniu to, co nazywamy literaturą, czytane, puszczane w obieg, dyskutowane, one pomnażają kapitał komunikacyjny. Po prostu lepiej ze sobą rozmawiamy jako społeczeństwo, czytając niż nie czytając. Czy to pana satysfakcjonuje? Na ten moment oczywiście, panie profesorze. To może pan profesor Sławek teraz. Jest, no się ma masę spraw tutaj po drodze do poruszenia, więc tylko w takim telegraficznym skrócie. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Ryszardzie, literatura ma taką moc poruszania i ona może być, i ona ta jest mocą w gruncie rzeczy nieprzewidywalną. Może nas poruszyć coś, co jest przepięknie, bardzo kunsztownie i na wielu stronach rozłożonym tekstem. Ale może nas poruszyć, i to pamiętny przykład, który łatwo zacytować, nawet jednym słowem. Jest taki już niestety nieżyjący polski poeta, konkretysta Stanisław Druszcz, zresztą znane nazwisko w całym świecie, który zasłynął z takiego poematu, który się nazywa Słowo. I to jest na wielkiej białej kartce, pisze tylko słowo. No i to jest właściwie jeden z takich najbardziej wstrząsających tekstów, jaki miałem do czynienia. No. Więc ta moc literatury jest nieprzewidywalna. Ona potrafi rozbłysnąć na 400 stronach, a może rozbłysnąć w jednym słowie. To zależy od wrażliwości czytającego pewnie też. No, a w pewnym sensie zależy też od wyboru autora, w którą stronę pójdzie. Po drugie, pastorał się pojawił. I myślę, że my to jesteśmy trochę w polskim kontekście skazani na ten pastorał, no bo literatura w Polsce się łączy z romantyczną taką misją, czyli do pastorału ma blisko. No, czyli to jest ta poezja wieszcząca, która ma misję, która ma przekaz przez pokolenia do następnych pokoleń, do przekazania. No więc w związku z tym ta pastorałowa koncepcja literatury, która jak gdyby z definicji jest już ważna, prawda? Drogo żeśmy za to zapłacili, bo wiele z tej literatury, która miała być z definicji ważna, nie jest ważna i potem zaczęła żywić różne mity, czy jakby powiedział Przemysław, fantazmaty. No ale z tym pastorałem to my w Polsce zwłaszcza chyba musimy się jakoś próbować uporać. I trzecia sprawa, tak wracając do tytułu, objaśnię. Pewnie tak, z tym, że jakoś nie przywiązywałbym się do tego słowa, ponieważ to jest, jeżeli literatura ma taką moc, a tu zgodziliśmy się, że ma, tylko ma taką moc rozbłyskową, która nie wiadomo, w którym miejscu nas dopadnie, by tak powiedzieć, no to nie wiem, czy tutaj pojęcie objaśniania jest stosowne, no bo objaśnia ten, kto wie, ten, kto już ma jasność i tą jasność chce przekazać innym. Politycy nam starają się objaśnić świat, to znaczy powiedzieć, to jest jedna, jedyna wizja jasnego świata i jak ją nie podzielasz, to jesteś ciemny. No to myślę, że literaturze tego zrobić nie wolno, choć jest pewnie taka literatura, która tak robi, ale pewnie nie była to by chyba literatura godna specjalnie polecenia. Dlatego ja bym proponował może tak tylko robocze, nie żebym się też przy tym upierał. Słowo może oświetlać, czy literatura oświetla nam świat. A co my w tym świetle zobaczymy, no to już trochę zależy od nas, od naszej wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
zdrowego rozsądku lub jego braku, prawda? No to różne rzeczy w tym świetle mogą się... Czasem to światło to będzie latarenka, czasem to będzie światło latarni morskiej, ale gdzieś to światło nas może dopaść. Więc to tyle tak na początek względem tych trzech elementów. Panie profesorze, objaśnia o świetlach, czy jeszcze inaczej pan by to określił? No bo ona może objaśnia zaciemniając. Tak, przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, do tej rozmowy. Ogromnie się cieszę, że mogę do tej biblioteki przyjechać, zobaczyć, jak wspaniały gmach i jaka wspaniała zawartość. Jak gęsto jest to miejsce dzisiaj odwiedzane, ten wspaniały jest ten dzisiejszy bałagan. Ja najbardziej lubię, moi znajomi, moja rodzina nie bardzo, ale ja najbardziej lubię bałagan. Bałagan jest twórczy. Porządek ma w sobie coś niebezpiecznego, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i szczerze się cieszę, ogromnie się cieszę i gratuluję, że stworzyliście Państwo taką przestrzeń, w której się mieści bałagan. Tak, w ramach pewnego porządku jest tutaj miejsce dla bałaganu. Dla mnie ten bałagan jest niesłychanie istotny, ponieważ ja tak jakoś postrzegam literaturę. Co skądinąd zaczynam odpowiadać na Pańskie pytanie i uświadamiam sobie, że co byście sobie zrobili? Zaprosiliście takich trzech facetów, którzy będą robić wszystko, tylko nie odpowiedzą na pytania. Będą kluczyć, komponować, tak? Ten zaczął od przypisów, ten mówi, że może nie objaśnia, tylko jednak rozjaśnia, albo rozbłyskuje, tak? No ja niestety jakoś nie mam innego pomysłu, to też chyba pójdę w tę stronę, tak? Powiedzmy tak w największym uproszczeniu. Ryszard się skupił. Są trzy słowa do wyboru, prawda? Jak objaśnia świat, tak? No to Ryszard skupił się na tym świecie i powiedział, że literatura jest takim przypisem do rzeczywistości. Tadeusz skupił się na objaśnianiu, to ja się skupię na słowie jak. I to jak zostawię niestety w tajemnicy, tak? W takim stanie niedokreślenia. No bo książki są tutaj, wśród nas, za nami, wszędzie, tak? Mamy je w torbach, mamy je w głowach. Kiedy mówimy o literaturze, to myślimy Hemingway, Faulkner, Beckett, Słowacki, Mickiewicz, Calderon, Homer, tak? No, fruwa to wszystko i tylko pewnego rodzaju pozór ładu. To jest to, co oferuje biblioteka. Tu jest piętro dla dzieci, tu jest piętro dla dorosłych, tu jest literatura, tu jest piśmiennictwo popularno-naukowe, tak? Ale tak naprawdę my jesteśmy bulimikami, prawda? To znaczy żremy tę literaturę na kilogramy i ona się tam gdzieś w nas miesza i stanowi taką papkę, którą od czasu do czasu pod postacią rozmowy zwracamy w skromnych porcjach, właśnie definiując literaturę, albo świat, albo jak. Więc literatura jakoś ten świat objaśnia, ale tak, kiedy weźmiemy pod uwagę książki, które, powiedzmy, zajmowały nas w ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu tych ostatnich kilku lat powstawały Szczepan Twardoch, Jakub Żulczyk, Olga Tokarczuk, Sylwia Hutnik, Marek Bieńczyk, tak? Nie jest możliwe stwierdzenie, że oni, nawet jeśli to robią to tak samo. Więc wydaje mi się, że cała potęga, skromna potęga literatury, by sparafrazować słowa Ryszarda, bardzo, bardzo sympatyczne, ta skromna potęga literatury polega na tym, że ona jakoś to robi. Ale niestety ty sam musisz sobie z tym poradzić, sobie z odpowiedzią na to pytanie, jak? Czy to, co dostałeś, jest obrazem rzeczywistości, czy to, co dostałeś, to, co przeczytałeś, jest takim rozbłyskiem, w którym na moment pojawił się jakiś kształt, czy też w gruncie rzeczy dostałeś tylko pewien klucz pod postacią języka, pod postacią metafory, pod postacią bohatera literackiego. W powieści, która się ukazała w tym albo w zeszłym roku, Salmana Rushdiego, tej ostatniej, Quixote, jest takie
niesłychanie trafne zdanie, a mianowicie stan dzisiejszej rzeczywistości, stan dzisiejszego świata jest taki, że groteska i absurd są najlepszymi narzędziami deskryptywnymi. Czyli musisz zrozumieć, jak bardzo zidiociały, pokiereszowany, niepoukładany, kompletnie odjechany, niespójny jest ten świat. Żeby docenić wariactwo literatury jako pewien sposób opisywania rzeczywistości. No bo tak rzeczywiście, tak faktycznie jest. Wyjdziemy z tego spotkania, tutaj podczas półtorej godziny znowu jest ta iluzja ładu. Jesteśmy my, którzy trochę pogadamy, potem ktoś z was coś powie, tak? Pan pyta. To wszystko ma jakąś postać pewnego porządku, jest jakoś zakomponowane. Padają zdania, one są w miarę precyzyjne, ale chwilę później wyjdziemy stąd i będziemy prawym uchem słyszeć wiadomości telewizyjne, lewym uchem to, co mówi rodzina, z zewnątrz, z ulicy będą dobiegały nas jakieś inne odgłosy, to też jest rzeczywistość. Nie istnieje możliwość opisania tej rzeczywistości i być może jedno z ważniejszych zadań dzisiejszej literatury polega na tym, żeby nas wyposażać w narzędzia rozbijania takiej interpretacji, która by, tak jak to ujął Tadeusz, która by mówiła, to jest rzeczywistość. Tak? Od literatury dostajemy coś w rodzaju takich narzędzi korsarskich, pirackich, trochę łobuzerskich, trochę chuligańskich. Tak? Literatura mówi nam, spróbuj przy użyciu tych słów, tych pojęć, takiej postaci, takiej perspektywy, nie zgodzić się na to, żeby ktoś rządził słabszymi. Bo ja mam wrażenie, że to najważniejsze, co się w dzisiejszej literaturze dzieje, to jest jednak związane z czymś więcej nawet niż skromnością. To jest pewnego rodzaju upokorzenie. Tak? To jest jednak taka pozycja, na którą pisarz dotarł po tym, jak został przeczołgany, czy literatura dotarła po tym, jak została przeczołgana. Ale z tej pozycji, i to jest najpiękniejsze w niej, że ona odnajduje jakąś taką siłę, wręcza nam, przekazuje nam tę siłę. Właśnie w ten sposób, ucząc nas pewnego rodzaju oporu przeciwko władzy silniejszego, o tyle, o ile władza spoczywa w języku. A ona potrafi w sposób nieprawdopodobnie podły, nikczemny i ohydny przejawiać się w języku, prawda? To, co się w Polsce w tej chwili robi, jak chodzi o mniejszości, co jest w gruncie rzeczy taką faszyzacją tego państwa i tego społeczeństwa, prawda? Więc jeżeli można władać społeczeństwem przy użyciu języka, to literatura jest od tego, żeby powiedzieć nam, w jaki sposób można temu stawić opór, żeby stanąć w obronie tego słabszego. To jest, mam wrażenie, jej najistotniejsze dzisiaj zadanie. Dobrze, tytuł mamy przepracowany wobec tego. Państwo już wiedzą, że jest skromna, oświetla, rozjaśnia, albo jest taka subwersywna, jak mówił pan profesor. Ja nie użyłem tego słowa. Ja użyłem tego słowa drugi raz, bo patrzę na te plakaty, one mi się też takie, znaczy te zdjęcia cudowne, też one mi się takie wydają tutaj. Ale zostawiam, ciągnie niezwykle wątek porządku. Czyli jakby skłonności do bałaganu. Pan profesor Koziołek mówił coś innego, pamiętam nie tak dawno. Mianowicie przywoływał taką śląską lokalną, bo wydaje mi się, że to nie jest wyłącznie cecha pana profesora, mianowicie taki, jakby to nazwać, to jest szuka słowa takiego kulturalnego bardzo, ale niechęć do bałaganu, krótko mówiąc, bo u nas się mówi niechęć do bajzlu, można tak powiedzieć, jakby, tak, na Śląsku. Ale dobrze, idźmy dalej. To będzie pytanie, które się absolutnie nadsuwa jakby w tej chwili, po tym, co panowie powiedzieli. No dobrze, skoro rozświetla, objaśnia na chwilę, rozbłyskuje tylko światłem delikatnym, które coś tam wydobywa, ale na moment, nie na długo. No to co takiego jest w literaturze wobec tego? Czego nie ma dzisiaj w innych dyskursach, które są tak mocne? Czego nie ma, nie wiem, w serialach, czego nie ma w informacjach na przykład, nie? W publicystyce, w tym wszystkim, czym jesteśmy
zalewani w mediach społecznościowych, mediach tożsamościowych, albo może, bo nie wiem, czy można już różnicę wskazać między jednym a drugim. Jaka jest ta cecha? Albo jaki jest, użyję słowa Jacques'a Derrida, jaki jest dar literatury, co ona nam daje, tak? Takiego, co dzisiaj ciągle byśmy chcieli się przy tym pewnie tutaj, jakby w tym gronie upierać, daje jakąś przewagę, co sprawia, że ona jest, jeśli jest oczywiście, że ona jest lepszym narzędziem do przybliżania, takiej metafory, ja użyję, do przybliżania na moment rzeczywistości. Nie wiem, po kolei się i chciałem. Ja mówię, nie mam, była mowa o bałaganie. Tak, tak, absolutnie. Nie sposób pewnie dać jednoznacznie zupełnie odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że literatura, jeżeli ją traktować poważnie, to daje nam taki dowód na to, że można się ze światem w sposób poważny związać lub powiązać. Znaczy przeciwieństwo do na przykład mediów społecznościowych, gdzie tam wystarczy fotka albo kliknięcie, że się lajkuje albo nie lajkuje, prawda? I to za chwilę może zniknąć, jest to do odwołania. O tyle słowa w literaturze padają, w jakiejś mierze są nieodwołalne. Znaczy nie tylko dlatego, że są wydrukowane, tylko dlatego, że pisarz nie może sobie powiedzieć to, co powie polityk, który bardzo łatwo na to ma odpowiedź. Moje słowa zostały wyrwane z kontekstu. Może powiedzieć każde świństwo, po czym powiedzieć źle mnie zrozumiano. No, ktoś, kto traktuje literaturę poważnie, to tak powiedzieć nie może. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że literatura chyba daje nam taki dar literatury, który otrzymujemy od piszących, ale także i piszący chyba otrzymuje jako ten, który te książki tworzy, to jest to, że docenia taką zupełną przygodność ludzkiego żywota. No. Wielu pisarzy to wyznaje, no siadam do pisania, ale właściwie pierwsze zdanie to nie wiem, co mam napisać, prawda? I tak, tak. Nie wiadomo, coś mnie natknie, coś otworzę inną książkę, zobaczę ciekawe słowo, no i to się tak potoczy. A więc to jest taka nauka tego, żebyśmy nie byli też nadmiernie zadufani, bo być może mamy takie poczucie, może też trochę romantyczne, że ci pisarze to są tak 3 metry nad ziemią, prawda, i że wszystko mają tak zaplanowane, a tymczasem to jest chyba zupełnie wręcz przeciwnie, znaczy pisarze chyba, znaczy ja wiem, że pewnie bardzo metodycznie pracujący mają swoje fiszki, mają swoje studia źródłowe i tak dalej, a gdzieś generalnie chyba literatura to jest docenienie takiej przygodności, przypadkowości ludzkiego życia i myślę, że tego nam brakowało też w pandemii, kiedy siedzieliśmy w domu, nie mogliśmy wyjść z domu i czegoś nam brakowało. Jak się zastanowić nad tym, to brakowało nam przypadkowości. Jak człowiek wyjdzie z domu, to nie wiadomo, co będzie. No, nie chcę mówić dramatycznie, że mu cegła na głowę spadnie, ale nie wiadomo, kogo spotka, jaką witrynę ciekawą, a jak siedzi w domu, to wiadomo, wszystko jest rozplanowane i pewnie takiej literackości przypadku przygodności ludzkiego życia nam brakowało. No i wreszcie z tym też pewien bałagan, prawda? No bo jak mówimy o przypadku czy przygodności, no to jesteśmy w dziedzinie takiej dość odległej od porządku. Oczywiście historia, choć jest dramatycznie, tragicznie absurdalna, no ale jednak staramy się ten absurd jakoś porządkować. No i to problem literatury też pewnie polega na tym, że jak obcować z historią, wiedząc, że ona jest tragicznie absurdalna i polega na powtarzaniu ciągle tych samych błędów w coraz gorszej formie, a jednak usiłujemy szukać w niej sensu, prawda? Bo inaczej nie ruszylibyśmy, pewnie nie moglibyśmy się rano obudzić. A więc jeszcze ostatnie słowo z tym bałaganem. Tutaj jesteśmy w miejscu, pani dyrektor patrzy na mnie karcąco, gdzie słowo bałagan powinno być zakazane, prawda? Bo biblioteka jest mają ładu. Ale przecież pani dyrektor też dobrze to wie i wszyscy czytelnicy dobrze to wiedzą, że najpiękniejszą przygodą w księgarni w bibliotece jest wyjść między regały i znaleźć coś, czego się w ogóle nie szukało. Wchodzę szukając książki A, ale w międzyczasie znajduję 5 innych, które są znacznie fajniejsze, do niczego mi nie są potrzebne. Bo akurat w ogóle na ten temat mnie nie interesuje, ale nagle mnie coś zafrapuje, to o tym zapominam, a to biorę do ręki. Więc tak, w tym sensie rzeczywiście to jest chyba takie doświadczenie par excellence literackie. No,
Przemysław rzucił nam wyzwanie, tą apologią bałaganu, więc ja bym tak skręcił w stronę Marcina Świetlickiego i powiedziałbym, że to jest taki bałagan, który Marcin Świetlicki napisał, że polega na robieniu nieporządku w chaosie. Czyli jest jednak odmianą porządku, który się sam destabilizuje, podważa, majstruje przy sobie. Ale porządki z literatury są oczywiście rozliczne. Ja bym wskazał na dwa dzisiaj, moim zdaniem, niezwykle ważne. Pierwsze mnie uderzyło, kiedy wziąłem do ręki ostatnią książkę Edwina Bendyka. W Polsce, czyli wszędzie. Otwarłem i poczułem ciepło w głębi serca, ponieważ pierwsze motto pochodzi od pisarza, któremu poświęciłem sporo lat swojego filologicznego życia, czyli z Henryka Sienkiewicza. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać, jak to Edwin Bendyk, jeden z dzisiaj z najwnikliwszych badaczy przyszłości, takich autorów dyscypliny, którą po Harari nazywamy historykami przyszłości, bierze motto z najbardziej anachronicznego i jednak wyśmiewanego pisarza, co by nie powiedzieć, nawet jeśli rzeczywiście bez niego kultury polskiej zrozumieć, moim zdaniem, przynajmniej w XX wieku nie sposób. To jest początek, jeśli Państwo nie mieli książki Bendyka w ręce, to jest pierwszy akapit Ogniem i Mieczem, czyli słynna fraza, rok 1647 był to dziwny rok, jakoby znaki na niebie i ziemi zwiastowały nieszczęścia. No i rzecz jasna zacząłem się zastanawiać, po co ten Sienkiewicz Bendykowi był, w ogóle jest. I myślę, choć on tego nie eksplikuje w ten sposób, że literatura pozwala nam, czy raczej uświadamia nam, że musimy mówić o tym, czego nie wiemy. I musimy o tym mówić wiarygodnie. I musimy o tym mówić prawdopodobnie. Generalnie odpowiedzialny, przytomny człowiek nie powinien mówić o tym, czego nie wie. Natomiast tak się rzeczy mają dziś i w przyszłości, że musimy o nich mówić, choć często nie mamy pojęcia, co się właściwie wydarzy. Najlepszym, moim zdaniem, ćwiczeniem, takim, które sobie zadajemy zarówno w obowiązku szkolnym, jak i w naszych prywatnych obowiązkach, jest ćwiczenie się w tej sztuce i umiejętności prawdopodobnego, wiarygodnego mówienia o tym, czego nie wiemy, co się wydarzyć może, co chcielibyśmy, albo czego nie chcielibyśmy. I ten Bendyk, który przywołuje Sienkiewicza, moim zdaniem popycha nas w taką stronę, którą Sienkiewicz fenomenalnie przeprowadził w Ogniem i Mieczem. To znaczy, on tego pytania nie stawia, ale myślę, że tak mógłby to postawić. Mianowicie, czy ci ludzie z XVII wieku, czy oni w ogóle zastanawiali się, co się z nimi stanie? Że rozpoczyna się początek katastrofy państwa, katastrofy świata. Że oto widzą już znaki, ale czy oni je widzą? Kronikarze o nich pisali, kometa się pojawia, prawda, Matka Boska, zaraza, pory roku przestają być odróżnialne jedne od drugich, prawda? Czyli proponuje nam pewną strukturę przyszłości opartą na takiej narracji prorockiej. No i jak sądzę, wiem, bo to już są bezpośrednie wypowiedzi Edwina Bendyka, my jesteśmy w takiej sytuacji, to znaczy dostajemy całe dziesiątki znaków, z których możemy wyprowadzić bardzo prawdopodobne narracje czekającej nas przyszłości, złej przyszłości. Wiele tych znaków jest potwierdzone solidnymi analizami. I okazuje się, że literatura, którą on sobie bierze, sięga jako przykład, jest pewną formułą wyjaśniania sobie przyszłości, czyli mówienia o tym, czego nie wiemy. Bez tego w ogóle nie da się pomyśleć świata, losu, życia własnego, jednostkowego, społecznego. Nie chodzi tylko o tworzenie scenariuszy rozwiązań, ale w ogóle sensownego myślenia o własnym życiu i życiu społecznym. Uważam, że do tego literatura nadaje się, znaczy taką rolę pełni, taką funkcję pełni. Drugi pożytek, który obserwuję dla mojego pokolenia, ale chyba dla nas wszystkich, mimo drobnych różnic wieku między nami, jest to, że pozostaję w ciągłym szoku, że możliwe jest kłamstwo i propaganda w sytuacji swobodnego dostępu do wiarygodnych źródeł informacji. To znaczy, nie umiem tego pojąć. Mnie się wydawało, że po 89 roku, kiedy znika cenzura i prawda nie jest reglamentowana posiadaniem dostępu do środków przekazu, coś takiego jest niemożliwe, co się, jak to, co obserwujemy w mediach publicznych. I
Dla mnie egzemplifikacją tego stanu umysłu współczesnego jest rozmowa z Donaldem Trumpem, któremu dziennikarz powiedział, że kłamał co do wysokości swojego największego wieżowca. Pan powiedział, że pański wieżowiec ma 153 piętra, a w rzeczywistości on ma 151. A co Trump odpowiedział, to jest pańska opinia. I coś takiego zachodzi w rzeczywistości dzisiaj. To znaczy, można radykalnie zerwać związek wypowiedzi z rzeczywistością i proszę Państwa, my to akceptujemy. To znaczy, pozwoliliśmy bardzo ważnym aktorom sceny publicznej na ten rodzaj funkcjonowania, jeśli chodzi o tak zwaną prawdę. Literatura, która deklaruje, jestem zmyśleniem, jestem kłamstwem, okazuje się być moim zdaniem dzisiaj jednym z najbardziej, a może w ogóle najbardziej wiarygodnym dyskursem. Bo ona od początku mówi, nie mówię prawdy, nie jestem w stanie powiedzieć prawdy. Prawda jest czymś niezwykle skomplikowanym. Podczas gdy wszyscy mówią, to my mówimy prawdę. Więc uważam, że fikcja zwana literaturą jest dzisiaj najbardziej wiarygodnym sposobem opisywania rzeczywistości. Zanim Przemysław to dopowie coś pewnie z bieżącej literatury, którą zna doskonale, to tak a propos tej trumpizacji, o której tej, mówiłeś właśnie, że to jest takie dziwne i niewiarygodne, że wśród tylu dostępnych źródeł możliwe są takie tanie manipulacje. I ty przeczytałeś ten wstęp do trylogii, gdzie się mówi o tym wieku XVII, który jest już wiekiem zapowiadających się nieszczęść, komety itd., itd., itd. No to 7 września, pewnie Państwo słyszeli, pan prezydent wygłosił na konferencji w sprawie tego Trójkąta Wyszehradzkiego tezę, że jesteśmy tak potężni jak w XVII wieku. Proszę sprawdzić, to słowo padło. Jesteśmy tak potężni jak w XVII wieku, no i w związku z tym jest fajnie. No. I nieważne, że w XVII wieku tu Sienkiewicz, który ja polemizuję z tobą, bo ja uważam Sienkiewicza za początek polskiego nieszczęścia, ale tu Sienkiewicz ma rację akurat. XVII wiek już początkiem schyłku i w okowy sarmatyzmu, które są gwoździem do trumny polskiej państwowości i tak dalej. A tu mamy poważnego, rzekomo, męża stanu, który mówi, nie, no skąd? Chciałem powiedzieć, że brał udział w Narodowym Czytaniu Sienkiewicza. Nie, w tym roku słowacki, ale to wszystko jedno. To na poziomie politycznym to słowacki Sienkiewicz, Państwa. Więc tyle szybkiego do powiedzenia. Panie profesorze. Znowu bardzo, bardzo poważna kwestia. Spróbuję tym razem krótko, bo jest oczywiste, że pożytki z literatury są zgoła niewielkie. Bo jeśli się zgodzić z tym, co powiedział Ryszard, że literatura jest fikcją, w dodatku fikcją, która mówi jawnie i otwarcie, tak? To jest taki kłamca, który wychodzi na scenę i mówi, słuchajcie, wszystko, co powiem, będzie kłamstwem. No to mamy z literaturą w tym sensie coraz większy kłopot, bo istniejemy w świecie, w którym słowo konkuruje z innymi środkami komunikacji w coraz ostrzejszy sposób i tylko tak może dojść do głosu. Bo ja mam wrażenie, że to, co się stało w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, na Węgrzech, to, co się dzieje z językiem, jest w gruncie rzeczy konsekwencją właśnie poszukiwania takiej mocy słowa, prawda? To znaczy słowa, które będzie tak silne, że będzie w stanie powoływać rzeczywistość do istnienia. I w tym kontekście, w kontekście polityków, którzy za wszelką cenę chcą w ramach jednej wypowiedzi stwarzać świat, w takiej rzeczywistości literatura, największy pożytek z literatury wynika z tego, czy polega na tym, że ona pokazuje, jak wiele zróżnicowanych sił, mocy w samym języku się kryje. Jeżeli istnieje taki język, który służy tylko i wyłącznie nawiązywaniu porozumienia, no to w literaturze coś takiego znajdziemy. Jeżeli istnieje taki język, który próbuje przedostać się do rzeczywistości, nazwać ten świat, to literatura też go wypróbuje, bo tak mi się wydaje, tak? Literatura jest pewnego rodzaju praktyką komunikacyjną, niczym więcej, to jest po prostu praktyka komunikacyjna. I w ramach tej praktyki komunikacyjnej pisarz
wprowadza w interakcję bohaterów, dzięki którym, przy użyciu których wypróbowuje, ilu potrzeba słów, żeby ludzie się ze sobą porozumieli. Czasem potrzeba tysięcy słów, całego życia, żeby wreszcie dwie osoby doszły do zgody. Ile potrzebujemy słów, żeby wywołać wojnę? Czasem okazuje się, że jedno, tak? Wystarczy powiedzieć do kogoś pedale, prawda, w Polsce. Już, jedno słowo i wywołujemy wojnę, tak? Więc od tego jest literatura, żeby zobaczyć co, żeby pokazać nam, co jest możliwe przy użyciu języka. Jest możliwe wywołanie wojny, ale także zaprowadzenie pokoju, znalezienie kompromisu. Jest możliwe mówienie, które nie będzie nic oznaczało. Mówienie, które będzie na przykład pewnego rodzaju sferą bezpieczeństwa. Tak, na pewno pamiętacie Państwo powieść Wiesława Myśliwskiego, nagrodzoną na widnokrąg. Tak? W tej powieści widzimy dwa modele opowieści. Jeden model to ten, który praktykuje ojciec. Ojciec zabiera swojego syna i pokazuje mu równinę i mówi, to jest równina, na której rozegrała się wielka bitwa. I w ten sposób ojciec wprowadza swojego syna w taką wielką historię, w której liczą się tylko wielkie postaci, wielkie nazwiska, wydarzenia zmieniające bieg dziejów, prawda? A matka z kolei uprawia taką nieustanną gadaninę, w której jedno z drugim się zazębia, chociaż jedno z drugiego nie wynika. Jej język jest jak ulepiec, to znaczy właśnie takie ciasto, które czyni codzienną rzeczywistość możliwą do zamieszkania. Więc jest możliwa i taka komunikacja, która będzie nas bardzo silnie konfliktowała, i taka, która będzie nas niejako zapraszała do środka. Jest możliwa i taka, która będzie udawała, że poświęcona jest wyłącznie rzeczywistości, i taka, która będzie udawała, że jest poświęcona wyłącznie samemu językowi i tak dalej. Otóż pożytek z literatury, jak sądzę, wynika właśnie z tego, że ona każdemu użytkownikowi języka mówi, ale nie tylko. To, co ty powiedziałeś, tak, mówi literatura, i to jest racja, tak. Jest taki cudowny fragment w Kubusiu Puchatku, jak Krzyś i Kubuś Puchatek rozmawiają, prawda, i Kubuś Puchatek mówi, wydaje mi się, że Osiołek też ma rację, ale nie wiem, co ty o tym sądzisz, Krzysztof. A Krzysztof mówi, tak, Kubusiu, masz rację. Otóż tego rodzaju spotkanie, w którym postaci mówiące o różnych bardzo rzeczach mają rację i nawzajem sobie przyznają rację, jest możliwe tylko w literaturze. I w tym sensie literatura zawsze każdemu dopowiada niejako tak. Tak, to, co powiedziałeś, to, co zrobiłeś z językiem, nie jest ostatecznym z nim użytkiem. Więc być może wśród tego zalewu definicji, takich półdefinicji, quasi-definicji, które dzisiaj tworzymy, powiedziałbym, że literatura to jest również takie wprowadzanie do naszego świata wszelakiej nieostateczności. Mogę przyjąć Państwa rolę? Najchętniej. Nie, w ogóle. Na moment. Chciałem zadać profesorowi tutaj jedno pytanie i jeden krótki komentarz. Ta ostatnia kwestia, że literatura sprzyja komunikowaniu się, w którym nie rozstrzygamy o racjach, zwłaszcza nie rozstrzygamy, nie nadajemy własnym racjom ostateczności, tak, oczywiście, bo tam używałeś wielokrotnie słowa, literatura służy komunikowaniu się, no więc gdybyśmy szukali jakichś kontrastowych, upraszczających zapewne, ale kontrastowych słów, to byśmy powiedzieli, że literatura właśnie celebruje to, co ty mówisz, stwarzanie przestrzeni do komunikowania się, nie wolno jej być komunikatem. Bo komunikat to jest coś, co ogłasza to i to, i to, i to. I ona już nie ma miejsca na debatę. Natomiast komunikowanie się tak. Ale teraz chciałem się zapytać o jedną rzecz, którą mówiłeś wcześniej, o tej mocy słowa. Używałem słowa pedał. A czy to też nie jest tak, że z jednej strony my mówimy o mocy słowa, ale z drugiej strony milczymy na temat słabości mentalnej człowieka, do którego to słowo jest skierowane? Bo jeżeli słowo pedał wywołuje wojnę, a wywołuje, to znaczy, że jest coś złego. Nie, że to słowo jest tak mocne, tylko ono jest tak mocne, bo my jesteśmy mentalnie tak słabi. To znaczy,
bardzo łatwo jest z własną słabością własnego krytycznego myślenia do świata bardzo łatwo stworzyć mocne słowo. I czy my potem nie mistyfikujemy mocy słów polityków, zwalniając się tym sposobem z obowiązku krytycznego myślenia. Bo wiem, no tak, to są słowa tak potężne, że to już tylko trzeba usiąść w miejscu i rzeczywiście zadziałać zgodnie z tymi słowami. Ja myślę, że to jest też pytanie nie wprost o edukację. Co się porobiło z polską edukacją, żeby nagle wierzyli w moc słów, które wcale mocne nie są, a wywołują wojny. Masz rację, oczywiście. Więc to jest też to pytanie o zanik zmysłu krytycznego, który literatura powinna być część tego komunikowania się, o którym mówiłeś. Przepraszam, się trąciłem pańską rolę już. Ale to cudowne, panie profesorze. Już wychodzę. Właśnie na to liczyłem od początku, ale chciałbym teraz zadać ryzykowne pytanie o nazwiska. Oczywiście nie będę wchodził w spór na temat Sienkiewicza, ten mikrospór, który tutaj się rozegrał, bo byłbym już szalony do kwadratu, gdybym wkładał szprychę między opinię byłego rektora a rektora obecnego swojego. Niemniej pytanie do wszystkich z panów, jakkolwiek wszyscy panowie, albo może nawet zajmujemy się, tak ośmielę się na chwilę powiedzieć, tylko rozmaitą literaturą. Pan profesor Czapliński jest specjalistą od literatury najnowszej, takiej, która powstaje na profesor Koziołek, nie tylko od Sienkiewicza, to państwo wiedzą, a profesor Sławek to no na przykład od Kawki, o którym napisał książkę fantastyczną. No, pytanie oczywiście brzmi, czy każda literatura, czy każda książka, którą w rękę weźmiemy, czy każde słowo ma moc oświetlania choćby na chwilę rzeczywistości, rozświetlania, objaśniania, przełamywania stereotypów, wyłamywania się w stronę języka innego? Takie pytanie. Czy wszystko, albo co trzeba czytać? Bo może są jakieś takie rzeczy, które panowie od razu powiedzą, wierzcie to. U Sienkiewicza każdy. Ale to już mamy za sobą to ustalenie. Porozmawiajmy o czymś wątpliwym. Wiesz co, jakbyś mnie zapytał 20 lat temu, zadał mi to pytanie, to bym ci natychmiast powiedział, że to tak, a to w ogóle nie ma sensu. A teraz już nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że nie wiem. Nie wiadomo, co się może przydać. To znaczy, mnie się wydaje, że nasze obyczaje kulturowe, obcowania w uproszczeniu z narracją i metaforą są połączeniem porządku i bałaganu, żeby się trzymać tego wyjścia. No za porządek jesteśmy my odpowiedzialni, przynajmniej do pewnego momentu, dopóki nie możemy sobie pozwolić na pewną anarchię, do której tu Przemysław nas zachęca. Ale jak jesteśmy porządnymi nauczycielami w szkole czy w uniwersytecie, no to odpowiadamy za porządek, który jest weryfikowany egzaminami, czyli spis lektur, kanon i tak dalej. Na szczęście jesteśmy też prywatnymi czytelnikami, jeśli możemy się już do tego przyznać, co czytamy, czy czego nie czytamy, no to wtedy z tego nie wychodzi taki prosty model, że oto istnieje 1000 książek, które musisz przeczytać, zanim umrzesz, bo inaczej nie masz prawa brać udział w takich spotkaniach. Albo nie umrzesz. Albo nie umrzesz. No więc wiesz co, nie wiadomo, co się może przydać. Ja mam w tej chwili taki rodzaj myślenia o czytaniu literatury, obcowaniu z literaturą jako takiego powiększającego się ekwipunku. Wiesz, trochę jakbym był takim fachowcem, który pakuje tu różne narzędzia coraz więcej. Ja miałem dziadka takiego, który zbierał wszystko się może przydać. Na przykład zardzewiałe krzywe gwoździe. Żadnego nie wyrzuć. I zimą, kiedy nie było co robić, to nie prostował. Ja coraz częściej przypominam sobie, wiesz, wszystko. Tak, to się może przydać. To tu przeczytam kawałek, nie odłożę. Wiesz, wziąłem ostatnio do ręki książkę zupełnie do niczego mi niepotrzebną, ponieważ większość z nas też trzeba wstydliwie przyznać, czyta przede wszystkim to, nad czym aktualnie pracuje. Taka jest konieczność. Ale na szczęście nie zawsze. Wziąłem do ręki książkę pod tytułem Orlando Virginia Woolf, którą pamiętałem z filmu, ale okazuje się, to jest coś zupełnie innego. I wiesz, ta książka przyszła do mnie w najlepszym czasie możliwym. No jest opowieścią, jak wiemy, o bohaterze, który zmienia płeć na przestrzeni dziejów. No i wypowiada rzeczy na temat dzisiejszego sporu, którego jesteśmy częścią, w sposób tak przenikliwy. Mówiąc na przykład, że to, co jest najtrudniejsze do zniesienia dla człowieka, to fakt, że ktoś inny ma za nic to, co dla niego jest najcenniejsze. Być może to jest kluczowa formuła dzisiejszego sporu, poważnego, nie mówię tego, który jest rozpalany i gaszony paliwem politycznym,
ale tym, który rzeczywiście nas dzieli głęboko, że wartości, przekonania, które dla kogoś są w istocie cenne, wszystko jedno, czy oparte na fałszywych przesłankach, czy nie, ale są wcielone w jego przekonania, inny ma za nic. I ten stan w narracji Virginia Woolf jest stanem chronicznym i nieprzezwyciężalnym. No więc okrężną drogą, odpowiadając Ci na to pytanie, właściwie nie, wszystko może być przydatne, nawet to, co nazywamy literaturą popularną, jest opartą na pewnej replice, na powtarzalności konwencji, ale i ona wyposaża nam w pewną zdolność widzenia tychże właśnie. Więc, no i wreszcie konkluzja. To jest bardzo poważne wyzwanie dla nas, którzy jesteśmy strażnikami, nawet jeśli nie chcemy być, kanonu, porządku, obowiązku lekturowego, jakoś tam zawsze weryfikowanego, choć czasem chcemy się wymknąć tym powinnością, to jednak jesteśmy częścią instytucji tekstu i ten porządek jest naszą powinnością, w jakiś sposób. No więc ja sobie ostatnio próbuję wyobrazić taką wspólnotę, która nie jest wspólnotą tych samych lektur. To znaczy próbuję sobie wyobrazić społeczność grupy akademickiej czy klasy, gdzie każdy czyta coś innego. Jeden przeczytał Janka Muzykanta, a drugi Duklę. No. I jeden nie przeczytał drugiego, ani ten też nie przeczytał tego. Czy możliwa jest rozmowa między nimi? Próbuję się w tym ćwiczyć, to znaczy wyobrazić sobie wspólnotę kulturową, która nie jest wspólnotą jedności lekturowej, tylko rozproszenia. Pociągami nie jeździsz? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest możliwe. To jak? Nie, bo to był tylko wtręt. To jest moja nadzieja. To znaczy, że to podejmiesz i powiesz mi jak. Co jest tą płaszczyzną wspólnoty? Pociągowy. Są ją dziesiątki spraw. Tak? Ludzie bardzo rzadko dzielą się w pociągu swoimi wrażeniami lekturowymi. Byłoby wspaniale, oczywiście ja też o tym marzę, tak? Siadam do pociągu, a tam ledwo pociąg rusza, prawda? A współpasażer pyta mnie, ale czytałeś już najnowszy numer pamiętnika literackiego? Jeżeli to ma wycieczka polonistów, to jest możliwe. Ale oczywiście byłoby wspaniale, gdyby tak było, ale tak nie jest. Natomiast właśnie dlatego ja akcentuję w definiowaniu literatury to, że ona jest praktyką komunikacyjną, że przecież mamy za sobą bardzo ciekawy etap w dziejach literatury, kiedy ona usiłowała jakby wyzbyć się wszelkiego umiejscowienia w tradycji, prawda? Doprowadzić do skrajności taki trud stwarzania języka, który byłby pierwszy, tak zerowy, a zatem pozbawiony jakichkolwiek odniesień do innych tekstów literackich, tak, to intertekstualna bulimia charakterystyczna dla sztuki, dla literatury przełomu XX-XXI wieku, to nie jest stan powszechny w literaturze, więc wydaje mi się, że nie tyle wspólnota, ile po prostu sama komunikacja, porozumiewanie się jest możliwe, zachodzi na dziesiątki, na setki rozmaitych sposobów, bez zakotwiczenia, bez zakorzenienia nie tylko we wspólnych tekstach literackich, również jakby część tego społeczeństwa sprawia takie wrażenie, jakby w ogóle nie była zakotwiczona w literaturze. No, tak jest, po prostu tak jest, musimy się z tym pogodzić. Dane na temat zasobów bibliotecznych w domach w Polsce są niesłychanie ciekawe, prawda? Nie wiem, czy wiecie, że w naszych domach w Polsce jest więcej książek niż we wszystkich bibliotekach. W naszych domach. Ale to są niektóre domy. Bo w coraz większej liczbie domów, w coraz większym odsetku domów nie ma już w ogóle książek. Więc to oznacza, że my ich, jak zwykle, tak? My ich mamy za dużo i nigdy już ich nie przeczytamy. Natomiast są takie domy, coraz więcej jest takich domów, w których książek już nie ma. Ludziom to nie przeszkadza. I co więcej, nam nie wolno się na nich obrażać. Tak? Nam nie wolno powiedzieć, jak to jest możliwe, żeby w ogóle człowiek mógł chodzić po ziemi, nie znając Dafni z drzewem bobkowym. Prawda?
jak ty możesz w ogóle patrzeć na rzeczywistość, nie znając tych wspaniałych fraz i wersów? Tam, no nie znam, tak? Każdy z nas ma, jak chodzi o znajomość literatury, każdy z nas jest takim dziwnym serem szwajcarskim, w którym jest przewaga dziur nad serem, to znaczy więcej dzieł nie znamy niż znamy, nawet jeżeli czytamy tych książek na morgi i na tony, prawda? Więc znowu, to jest pewnego rodzaju zinstytucjonalizowaną konwencją to, że my możemy odwoływać się do pewnego porządku i mówić o tym, że oto są najważniejsze książki. One są oczywiście najważniejsze w ramach pewnej koncepcji historycznej, w ramach pewnej koncepcji społecznej. Więc znowu, literatura jest od tego, żeby powiedzieć nam, tak, ludzie porozumiewają się ze sobą, czasem bardzo krótko, bardzo szybko zmierzając do konfliktu, czasem bardzo długo dochodząc do porozumienia, czasem gadając o niczym i nie dochodząc do żadnego rezultatu, tak, ludzie porozumiewają się bez literatury. Ale to pytanie pozwoliło na moment wycofać się na taką pozycję trochę historyka literatury. Więc ja bym powiedział, że i tu bardzo, bardzo blisko jest mi do słów Ryszarda, że ja też siebie jakoś tak trochę, chodzi mi o te gwoździe i tego dziadka, ja też siebie postrzegam jako historyka literatury, postrzegam siebie trochę jako takiego konesera złomiarza, tak? To znaczy właśnie kogoś, kto łazi po śmietniku, tak? W sensie bardzo bliskim dosłowności, tak? Właśnie dlatego, że literatura stopniowo traci na ważności w życiu społecznym, w życiu politycznym. Jest taka bardzo charakterystyczna różnica. Powiedziałbym, teraz ona jeszcze bardziej, teraz ona maleje, ale za Baracka Obamy było coś pięknego. Barack Obama wyjeżdża na wakacje i tuż przed wyjazdem na wakacje, chyba 10-dniowe, ustawowo przewidziane, tak, jakieś tam związki zawodowe wywalczyły prezydentowi prawo do urlopu. Jest konferencja prasowa, normalna, prawda, i między innymi zawsze pada pytanie o to, co prezydent zabiera ze sobą, jakie książki ze sobą zabiera. I Barack Obama wymienia 7 książek. 10 dni i 7, czy tam 14 dni i 7 książek. Jest dla mnie nieważne, czy on mówi prawdę. Jest nieważne, czy naprawdę przeczyta te książki. Wiadomo natomiast, że po tych 10 czy 14 dniach zapytają go o to, która z nich była najciekawsza, która z nich mu została w głowie, która z nich przyniosła najwięcej pożytku. I on będzie miał odpowiedź na to pytanie. Jest absolutnie nieważne, czy on te książki naprawdę zabrał, naprawdę przeczytał, to też zrobili to jego doradcy, bo prezydent nie miał na to czasu, nawet podczas urlopu. Ważna jest ta ranga literatury. Tak? Oczywiście za prezydentury Trumpa już tego nie ma, więc to bardzo łatwo strącić, literaturę z tego piedestału. Ale tak w ogóle w Polsce politycy od pewnego momentu zaczęli się tak naprawdę popisywać, chwalić tym, przytulając do swojego elektoratu, że nie czytają. W związku z czym literatura jest degradowana. Dlatego ta pozycja śmietnikowa, którą i ja zajmuję, nie jest tak odległa, ta metafora śmietnikowa nie jest tak odległa od rzeczywistości. Ja na tym śmietniku wybieram coś, co będę uważał za właśnie takie obiekty koneserskie, które będą mi pasowały do mojej kolekcji, bo tam to, co na śmietniku leży, to są wyłącznie rzeczy już popsute. Tutaj jest jakieś nadgniłe jabłko, tu jakaś filiżanka z obtłuczonym uchem, tutaj pęknięty talerz, pognieciony papier i tak dalej. Tak. To jest stan, to jest prawdziwy stan kultury. Z tych śmieci dzisiaj lepimy nasze światopoglądy, nasze idee, nasze rozmowy, naszych polityków, tak? Z tego śmietnika oni są i my też, tak? Nikt już dzisiaj nie ma spójnego światopoglądu, który pozwoliłby objaśnić nam rzeczywistość, powiedzieć, jest tak, a tak, powinniśmy zrobić to, a to. Żaden język dzisiaj, żadna koncepcja, żadna idea, żadna wykładnia nie objaśnia rzeczywistości, by nawiązać do tytułowego sformułowania. Wszystko, czym dysponujemy, to są śmieci. Śmieci, w które coraz większym stopniu nasza cywilizacja wciąga, prawda? Nasze naczynia są
recyklingowanych śmieci, książki są recyklingowane, prawda? To właściwie papier jest permanentnym recyklingiem, ale także jakaś część energii jest recyklingowana i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nie ma w tym nic niezwykłego. Tylko oczywiście nie będzie spójności. Nie będzie spójności. Mam wrażenie, że na tym polega dzisiejsza alternatywa. Albo udajesz, że tworzysz jakąś wykładnię rzeczywistości zobowiązującą, albo jesteś wobec tej rzeczywistości w jej śmieciarskim stanie lojalny. Jeżeli jesteś lojalny, no to oczywiście będziesz raczej zbliżał się do takiego stanu wielości nieuporządkowanej, nie dającej się poskładać w żadną spójną całość. Natomiast im bardziej będziesz się upierał przy spójnej i obowiązującej wykładni, tym bliżej będzie ci wykorzystywania władzy tkwiącej w słowie. Tak? To prawda. Wracam do tego. Nie jest pan, bo być może pan miał jakieś wstrząsające pytanie, więc ja się nie chcę wcinać. Nie, to teraz pan profesor, a pana profesora Kolej, żeby odpowiedzieć na to, które Ja nie mam nic tego ważnego do powiedzenia, poza tym, że chciałem wrócić do tego, czym Ryszard mówił, to pytanie, czy jest możliwe porozumienie między tym, kto czyta Janka Muzykanta, a tym, kto czyta Duklę. I myślę tak, że jest, rzeczywiście. Natomiast pytanie bardziej chyba dramatyczne i palące jest, czy możliwe jest porozumienie z tym, kto czyta Janka Muzykanta lub Duklę, z kimś, kto czyta w ogóle. No i tutaj jestem niestety pesymistą, że to porozumienie, oczywiście ono będzie możliwe na poziomie takiej codziennej gadaniny, zapewne, ale ta pewnie przez obie strony praktykowane z narastającą niechęcią, bo to się będzie oddalało jeszcze coraz bardziej. Natomiast myślę, że to jest także niemożliwe i to się źle skończy z racji tego, że to wcześniej czy później przejdzie na poziom polityki. To znaczy, że ten świat zostanie zawłaszczony, bo nieczytający będą, roboczo mówię w tej chwili, nieczytający będą bardzo łatwym łupem dla tych, którzy im oferują gotowe, spójne rozwiązania i w związku z tym pozycja takiego księcia śmietnika. Ona jest fajna, ja też ją dzielę, tylko że wydaje mi się, że na dłuższą metę to jest pozycja troszkę arystokratycznie dekadencko stracona. Dlatego tak, kiedy pan pytał o tam lektury na przykład, no to jakoś tak od jakiegoś czasu, co mnie samemu zadziwia, bo to dopiero jako w starości, że tak powiem, zacząłem doceniać oświecenie i literaturę oświeceniową, ale jak sobie wyobrażam, że gdybym dzisiaj miał zaczynać uczyć, to bym zawsze zaczynał od przeczytania takiego krótkiego eseju Kanta, co to jest oświecenie. I gdzie on mówi o oświeceniu? No, w wielkim skrócie oświecenie to jest moment, kiedy człowiek uzyskuje pełnoletność, ale nie metrykalną oczywiście, tylko kiedy zaczyna myśleć sam bez cudzego przewodnictwa. I on tam daje przykłady, to znaczy kiedy nauczyciel nie mówi mu, co jest dobre, a co złe, kiedy ksiądz nie dyryguje jego sumieniem, a kiedy lekarz nie mówi mu, co ma jeść, a czego ma nie jeść. Ale jeszcze na koniec mówi coś jeszcze bardziej trapiącego, co już odpowiada trochę wprost na twój dylemat tego porozumienia. Mianowicie on mówi tak wprost, że demokracja, choć nie wiem, czy używa tego słowa, może mówi porządne społeczeństwo, tego już nie powiem państwu, istnieje tak długo, dokąd istnieje świat tych, którzy czytają. On używa nawet takiego ładnego słowa, Zbyszek, będziesz wiedział, czy ono istnieje naprawdę, czy on nie wymyśla, Laserwelt. Jeśli wymyśla, to ładne słowo. Przestają czytać, stają się łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju malwersantów, propagandzistów, manipulatorów, nacjonalistów, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to bardzo jest ważne pytanie, Szarży, które zadałeś. I ono jest chyba bardziej dramatyczne dzisiaj, niż się nam wydaje. To ja się z tobą tu nie zgodzę. Choć zgadzałem się z tobą przez 20 lat. Albo więcej. Na to rząd przyjechał, żeby się nie zgodzić. Tak. Nie zgadzajcie się z mistrzami, którzy mówią tak dobrze, jak Tadeusz Sławek. Rzeczywiście, jeśli państwo tutaj nie zgodzą, to jest bardzo trudne. Otóż ja rzeczywiście, idąc za twoim przewodem, czytałem i przemyśliwałem sporo nad tym esejem, o którym mówisz, ale dzisiaj uważam go za esej niebezpieczny, który leży u podstaw fałszywej wizji dojrzałości. Może nie tyle fałszywej, co niebezpiecznej. Mianowicie
To jest model człowieka, który definiuje dojrzałość jako niezależność i samodzielność i suwerenność. Koncepcja kantowska, która jest w jakimś sensie przedłużeniem kartezjańskiej, mówi, jesteś człowiekiem w pełni, kiedy nikogo nie potrzebujesz. Otóż to jest zgubne. Potem do tego doszedł Franklin, czy równocześnie z koncepcją self-made mana. Dowaliło jeszcze pozytywizm, liberalny pozytywizm i powstała monada, która wyposażona w kapitał, wiedzę, dobrą pozycję społeczną, właściwie nikogo nie potrzebuje. Myślę, że to jest pewien fundament filozoficzny, który jest niebezpieczny, ponieważ nasze istnienie jest kruche, potrzebuje innego, nie poradzimy sobie samemu. I my kształcimy w ten sposób w dalszym ciągu dzieci i młodzież, przekonując ich do tego, że tylko w tej wizji podmiotowości są spełnieni i zrealizowani. Nie wiem, jak to odwrócić, ale patrzę na ten esej kantowski już trochę inaczej. No zgoda, jeżeli to przechodzisz do tego, jeśli uważasz Franklina za mutację Kanta. No Franklin rzeczywiście jest tyleż atrakcyjny, że niebezpieczny, tu przyznaję, tak, ze swoim rygorystycznym porządkowaniem życia Legebrock, prawda? W tej jego autobiografii rzeczywiście tam są pasusy takie, które są godne podziwu, co przerażenie, prawda? Wstawać o 4 rano, odprawiać najpierw godzinny taki obrządek, co by się dobrego chciało zrobić dzisiaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem to samo wieczorem. Straszliwy uporządek. Tak, to prawda. Natomiast myślę, że z Kantem to bym się tutaj nie zgodził, ponieważ Kant rzeczywiście może taki zawążek niebezpieczeństwa tam jest. Ale to już nie wchodzimy w szczegóły. Ale w drugiej części tego eseju on mówi, że mamy jednak obowiązek publicznego porządkowania tego rozumu, prawda? Więc może ten zalążek tam jest, ale niemniej Kant jest świadomy, że żyjemy w społeczeństwie i Kant wie, że mamy obowiązek, co zagraża państwu na przykład, co powie już w tym słynnym eseju o sporze fakultetów uniwersyteckich, to co zagraża państwu, to jest to, że nie dadzą tym fakultetom się spierać właśnie. Czyli nie pozwolą im praktykować, znowuż uproszczeniu też, swobodnej dyskusji. Więc wydaje mi się, że może taki zalążek pewnego niepokoju tam jest, jeżeli poprzestać na tej pierwszej części eseju. Ale jeżeli przejść potem do tej drugiej części eseju, kiedy Kant mówi właśnie o odpowiedzialności wobec społeczeństwa ze skorzystania z tego rozumu, który mamy, prawda, już uwolnionego rozumu, ale jednak związanego ze społeczeństwem, no to ten niepokój słaby. Ten niepokój słaby. Oczywiście ten self-made man amerykański jest przerysowany, tu zgoda. Prawda? Natomiast broniłbym oryginalności tutaj Kanta na swój sposób w tej chwili. Ale rozumiem, że zboczyliśmy trochę w ogóle. Ale po to się spotykamy przecież, nie żeby iść prostą drogą znowu, panie profesorze. Chciałbym teraz, nawiązując do książki profesora Przemysława Czaplińskiego, państwu ją pokażę, Poruszona mapa. Ja mam nadzieję, że państwo tą książkę znają, bo to jest książka, która... No chyba, że czytaliście Janka Muzykanta. Tak, ale to też możemy rozmawiać, jak ustawiliśmy. Oczywiście. W tej książce pan profesor mówi, to było w 2016 prawda, roku, kiedy książka się pojawiła. Pan profesor stawia taką tezę, że Polska jest w stanie wewnątrz kontynentalnego dryfu. To po pierwsze. Po drugie wspomina też, że żyjemy w mniej lub bardziej rozbudowanych opowieściach. I teraz chciałbym, zanim jeszcze państwu oddam głos, bo jest tutaj taka tradycja, a mamy czas ograniczony niestety kolejnymi panelami, to chciałbym panów zapytać, jaka jest panów, bo przecież panowie tyle o literaturze, co i o Polsce mówią i o świecie, jaka jest panów, albo byłaby panów profesorów opowieść o dzisiejszej Polsce? Wiem, że to jest... Uf, jak dobrze, że to Przemysław Czaplicki napisał tę książkę. Wstrząsające pytanie. No to dźwigaj. No to... Dźwigaj. Prowadź nas. Może nie ma takiego. Znaczy, oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę narrację forsowaną przez władzę, to ona jest i ona jest w dalszym ciągu taka sama. To znaczy, to jest narracja
pozornej samodzielności, pozornej autonomii, pozornej suwerenności. Tutaj jakby na marginesie tego, o czym Ryszard mówił na temat eseju Kanta, tam jest jeszcze jedna niebezpieczna rzecz, chociaż jest tam mnóstwo wspaniałych kwestii. Ta niebezpieczna rzecz polega na tym, że esej Kanta jest również pewnego rodzaju fundowaniem relacji pomiędzy już oświeconymi i jeszcze nieoświeconymi, prawda? Ponieważ jest to różnica pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Czyli ci, którzy jeszcze nie osiągnęli samodzielności myślenia, to są ci, którzy pozostają w stanie zdziecinnienia z własnej winy. Co jest oczywiście niemożliwym do rozwiązania paradoksem, bo nie można być człowiekiem zdziecinniałym z własnej winy, to znaczy nie można sobie zdawać sprawy równocześnie z tego, że jesteśmy zdziecinniali i pozostawać zdziecinniałym, tak? Ponieważ na tym właśnie według Kanta polega ten proces doroślenia. Otóż wydaje mi się tak, że ta dominująca politycznie narracja jest właśnie taka, że w tym nowym sojuszu potęga Trójkąta Wyszehradzkiego, która przyciąga, jest tak atrakcyjna, że przyciąga Japonię, co również jest prawdziwą wypowiedzią. To są iluzje, to są mrzonki. Natomiast bardziej by mnie interesowało na przykład to, jak mała dygresja. Ja lubię pracować na wielotekstach. Jeżeli przeczytamy literaturę polską ostatnich kilku lat, to zauważymy, jak z tego wielotekstu wyłania się pewnego rodzaju narracja, tylko że ona oczywiście ma charakter lękowy. To jest narracja oparta na kompletnej niewierze w stabilność państwa. To się na bardzo różne sposoby przejawia w bardzo różnych książkach, nawet u tych, którzy mają ewidentne ciągoty prawicowe i takie propaństwowe tendencje w literaturze, tak mam na myśli na przykład Jacka Englota. Nawet oni uważają, że konstruują fabuły w ten sposób, iż los bohaterów i podstawowe konflikty rozwiązywane w zgodzie z tą aktualną koncepcją polityczną takiej suwerenności czy autarki, to jest droga do katastrofy. Oczywiście katastrofa jest różnie obrazowana, więc mamy tak naprawdę dzisiaj dwie narracje. Tak? Ta pierwsza narracja jest narracją kapitana Łajby, który uważa, że jest kapitanem Titanica przed 1912 rokiem, tak? Katastrofa była w 2012? No, przed katastrofą, prawda? To znaczy, to jest ktoś, kto uważa, że tak potężną maszynę mówi, że tak potężną maszyną płyniemy, że poradzimy sobie z wszelkimi przeciwnościami. A w istocie jest to narracja izolacyjna, to znaczy ona mówi, usytuujmy się na boku kłopotów światowych, na boku kłopotów z energią, z klimatem, z demografią, tak, i być może przeczekamy to. Natomiast naprzeciwko tego staje literatura, która nie wierzy w stabilność aktualnych struktur. Dla nas gorszą albo równie złą informacją jest to, że w tej literaturze nie ma również tak naprawdę wiary w społeczeństwo, to znaczy kryzys jest zawsze podwójnym sprawdzianem. Na bardzo dużym, na bardzo wysokim poziomie, czyli na poziomie struktur państwowych, i na tym bardzo niskim poziomie, to znaczy na poziomie solidarności sąsiedzkiej. Jeżeli czyta się literaturę, to solidarność sąsiedzka jest możliwa na ostatni moment. Tak, być może słyszeliście, czytaliście Państwo powieść Jacka Denela, Ale z naszymi umarłymi. To jest powieść, która mówi właśnie o tym, że nacjonalizm dzisiaj w Polsce uprawiamy jest pewnego rodzaju ideologiczną czy zideologizowaną nekrofilią, prawda? Która polega na takim permanentnym karmieniu żywych trupami i tym samym jakby dokarmianiu trupów, tych wszystkich, którzy umarli za ojczyznę. No więc w ten sposób dokarmione trupy pewnego pięknego dnia wstają z grobów i wchodzą pomiędzy żywych. Najpierw jest spokojnie, potem pewnego pięknego dnia jeden trup gryzie obcokrajowca, potem wszystkie trupy rzucają się na obcokrajowców i gryząc zamieniają ich w Polaków. I to jest ten krótki moment triumfu, prawda? Po 89 roku mieliśmy do czynienia z globalizacją Polonii, a teraz za sprawą tych zombich następuje polonizacja globu. Ale chwilę później trupy zaczynają gryźć wszystkich
więc następuje zagłada ludzkości. I tuż przed tą zagładą ludzkości, na tym polega taka ironiczna zemsta Jacka Denela, z Warszawy ucieka, z Krakowa ucieka szóstka przypadkowo dobranych mieszkańców kamienicy, wśród nich jest para gejów. I oni uciekają, chcą uciekać na Bornholm, co też jest bardzo charakterystyczne, prawda, bo to jest to marzenie o wyspie poza historią, ale udaje im się dotrzeć tylko do Częstochowy, do klasztoru Paulinów, klasztor jest kompletnie pusty. No wiem, że Sienkiewicz. Przekleństwo polskiej literatury. Przekleństwo polskiej literatury. I dwaj geje podkładają ładunki, zapalają ląd. Zbliżają się hordy, co również rzuca bardzo ciekawe światło, aby wspomnieć jeszcze raz o tym objaśnianiu i nabłyszczaniu rzeczywistości, prawda? Że ten bliski związek Włodyjowskiego z Ketlingiem, czy w ogóle bliskie związki męsko-męskie w świecie sarmackim, no i podejrzanie bliskie, prawda? Więc zemsta Jacka Denela na tym polega, ale co on mówi? Tutaj niewiara w państwo jest taka dość satyryczna, natomiast jest również tutaj zupełnie zdumiewające przekonanie o tym, że jesteśmy w tej chwili tak nieprawdopodobnie klasowym społeczeństwem, że przemieszanie tego społeczeństwa może nastąpić na moment przed katastrofą. Tak, byłby to pewnego rodzaju taki jałowy karnawał. Jak będzie nadchodziła fala, która nas zmiecie, to wtedy człowiek, który należy do klasy wyższej, średniej i do niższej czy ludowej, będą się mogli ze sobą spotkać, porozumieć, wybrać w tę wyprawę ucieczkową. I to jest ten moment, jedyny możliwy moment przemieszania społeczeństwa polskiego. Janko Muzykant z Duklą. Janko Muzykant z Duklą przemieszany, tak, tak, no ale tam Sienkiewiczem podlany, więc rozumie pan, że nie istnieje w tej chwili żadna alternatywna narracja w literaturze, a żadna alternatywna narracja, która byłaby narracją uwznieślającą, krzepiącą, budującą, tak? Ten wspomniany przeze mnie Salman Rushdie, jego znakomita powieść Kiszot, dokładnie to samo mówi. Rzeczywistość się rozpada. Ona się nie rozpada w sensie materialnym, ona się rozpada w sensie społecznym i na poziomie struktur państwowych. Co tutaj jest rozwiązaniem? No rozwiązaniem jest ten straszny dalszy ciąg, który może po prostu polegać na tym, że egoiści zapewnią sobie krótkie przetrwanie, natomiast cała reszta będzie skazana na pożywianie się resztkami i wtedy znaczenie solidarności społecznej międzyklasowej będzie ogromne. Więc niewiara literatury w taką solidarność społeczną jest tutaj czymś niesłychanie niepokojącym. No to takie ma pan alternatywy. Ja mam wysorze do ratunku. Nie ostrzegam, który z panem. Ja mam skromniejsze oczekiwania, więc powiem krócej. Słuchając Przemka, uświadomiłem sobie, że to, do czego ja tęsknię w literaturze opowiadającej o Polsce, to znaczy tęsknię do tego, żeby ona nie mówiła o Polsce. Ja mam wrażenie, że my rozmawiamy wyłącznie o Polsce, przynajmniej od dobrych kilku lat, że nie jesteśmy w stanie nie mówić o Polsce. Przypomina mi się ten szkic Andrzeja Stasiuka, który mówi, jak wsiada do samochodu i jedzie na Słowację i mówi, nie ma Polski. To niemożliwe, po prostu nie ma Polski. Polska nie istnieje. Nie mówią po polsku, nie ma polskich znaków, nie ma polskiej prasy. Zniknęła Polska. I oczywiście amplifikuje ten komicznie ten cud. Ja sobie myślę, co by było, o czym byśmy rozmawiali, gdybyśmy przestali mówić o Polsce. Diabolizm tego dyskursu tożsamościowego, któryśmy się wszyscy dali, że nie ma od niego alternatywy, nie ma od niego ucieczki. Rzeczywiście jesteśmy trochę jak ukąszeni przez zombie, albo jak pisał Rymkiewicz, pochlapani tą krwią z chorzej, z czołgu pułapki, że po prostu nie da się nie być Polakiem. Jesteśmy w takim klinczu dyskursywnym, że nie da się nie mówić o Polsce. No. Przychodzimy do przy stole, rosół i... Jak tam, nie? Dojdzie ministerstwo. Pierwsze słowo, o czym zaczęliśmy rozmawiać, jak zaczęliśmy rozmawiać dzisiaj z Przemysławem Czaplińskim? To będzie to mega ministerstwo, czy nie będzie? Polska, wszędzie Polska.
jakby nam Gombrowicz zniknął ze świata, prawda? Jakby to antidotum gombrowiczowskie, które mówi, pomyśl o człowieku, pomyśl, co się w tobie dzieje, gdzie ty jesteś ze swoją znikomością, ze swoją skończonością, ze swoimi zwykłymi lękami, z bólem zęba przeciwstawionym, zawsze większym niż katastrofa ekologiczna ostatecznie. To nie jest wyłącznie egoizmem, tylko jakąś właściwą dla człowieka perspektywą uwięzienia w cielesności, w skończoności. No więc ja myślę sobie, że chciałbym takiej opowieści o Polsce. Bardzo jestem jej ciekaw, z której zniknęłoby słowo Polska. Nie można go byłoby używać, ani innych peryfraz. Rzeczywiście jest taka sytuacja diaboliczna, jak tutaj powiedzieliście, bo nawet jeżeli chcemy się sprzeciwić, a literatura wierzymy, że to robi obowiązującemu takiemu polskocentrycznemu dyskursowi, no to Polska się rzeczy znowu zjawi się w samym centrum naszego sprzeciwu, prawda? Więc pewnie jesteśmy na to skazani, więc pewnie pozostaje tylko pytanie, czy z tego można wyjść w jakiś sposób. I oczywiście ja nie wiem, pewnie jakąś drogą jest droga witkacowsko-gombrowiczowsko-mrożkowsko, a prowadząca do pomarańczowej alternatywy na przykład, prawda, z czasów stanu wojennego. I pewnie zawsze to jest, ponieważ śmiech jest zawsze potężną bronią i władza się śmiechu boi jednak mimo wszystko. Natomiast czy były takie próby? Nie wiem oczywiście, bo za słabo chyba to zgłębiałem, ale ostatnio, nie tak dawno, przeczytałem książkę takiego młodego filozofa krakowskiego Piotra Augustyniaka, który uważa, że dramat Wyspiańskiego, Wyzwolenie, jest sukcesem przeprowadzoną próbą demontażu polskiego fantazmatu. Ja jeszcze nie sięgnąłem, jestem świeżo po lekturze tej książki, bardzo tak klarownie napisanej. Nie miałem jeszcze odwagi sięgnąć do Wyspiańskiego, ponieważ boję się, że Augustyniak pisze bardziej przekonująco o Wyspiańskim, niż Wyspiański sam to dokumentuje, z racji także skażenia dyskursem młodopolskim, prawda? Ale jest to tam bardzo ciekawie to jest wyeksplikowane, więc być może jeszcze są nieprzebadane jakieś dzieła, nie przed nami, ale za nami, w których można by próbować wyczytać jakiś nowy program dla Polski oczywiście. Prawda? No więc tu wracamy. Ja cię ostrzegam to już, że od razu, ponieważ ja zrobiłem dokładnie to, o czym mówisz. Po książce Piotra przeczytałem na nowo Wyzwolenie. I co? Jest jeszcze gorzej niż robisz. Nie dało rady, tak? Nie, to jest wspaniałe. Wspaniałe, no więc właśnie. To jest po prostu opowieść o Polsce postdemokratycznej, bez demokracji. Tak. I to jest wizja tak przerażająca, endecko i postendecka jednocześnie, gdzie nowe wcielenie Konrada to jest po prostu prototyp Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę mróz chodzi po plecach, jak się to czyta. No, dzisiaj. No więc tak, to już nie wchodzimy teraz w te szczegóły oczywiście, ale więc być może rzeczywiście są za nami już pewne dzieła, do których warto, z pewnym ryzykiem oczywiście, ale do których warto by wrócić. Być może Wyspiański jest jednym z takich źródeł. I to właśnie nie wesele, tylko inne rzeczy. Ja pozwoliłbym sobie tylko jedno zdanie dodać. Oczywiście, że ta tęsknota nie jest mi obca, żeby czytać literaturę polską, w której będzie Polski, ale po Gombrowiczu jednak sądzę, że wolno to robić wyłącznie przechodząc przez to doświadczenie. Przechodząc, znaczy nie da się czegoś takiego osiągnąć, takiej literatury, która by nie mówiła o Polsce, jako na zasadzie wyparcia, prawda? Bo wtedy to wróci do nas pod jeszcze bardziej, zresztą na tym polega również ta druga strona, tak, to przekleństwo Europejczyków, prawda, zachodniofilów, że oni usiłowali odwrócić się od wszystkich tych nieśmiertelnych, a zarazem uśmiercających wszystko problemów polskich, w związku z czym tak konsekwentnie ignorowali rzeczywistość, aż ona do nich podchodziła w pewnym momencie właśnie pod postacią zombich. Prawda? Właśnie pod postacią takich trupów, bo to, co wyparte, powraca w życiu społecznym pod postacią horroru. Widmo. Tak, no ale to powiedziałbym nawet, że to jest takie widmo, które potrafi już ugryźć i bardzo boleśnie uderzyć. Tak? W Gombrowiczu, w Ferdydurke, tak jest ta wspaniała wieś, tak? Która na wieść o tym, że przyjechali panowie z miasta, kobieta pada na ziemię i zaczyna szczekać, prawda? Ale
obywatelko, co wam, co wy robicie, a jaka obywatelko, ja nie obywatelka, prawda? Więc to jest to, tak? Oni usiłowali być w Europie. Jeszcze zanim głos państwu oddam, to jedno pytanie do profesora Czaplińskiego. Czy w tej literaturze najnowszej, którą pan doskonale śledzi cały czas, jest jakaś nadzieja na tę tezę profesora Ryszarda Koziołka, którą podzielam, czyli jakby nadzieja na to, żeby w tej literaturze jakby wiosnę, a nie Polskę zobaczyć? Ale coś takiego się mówię, że to ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to następuje wypracowanie tego nowego obrazu rzeczywistości, tylko poprzez przejście przez kłopoty, problemy rzeczywistości, bo samo wymyślenie alternatywnego świata nie jest żadnym. Mi się wydawało, że Szczepan Fardow to zrealizuje jako projekt, ale chyba jeszcze nie ma tej książki, którą by to zrobił. To znaczy, żeby to zrobić z boku, z ukosa, czyli przez śląskość, która jest i nie jest, prawda? No ale to będzie mu trudno, bo on przecież sławił się cytatem, cytuję, przepraszam, że ma w dupie politykę, prawda, więc... W tym momencie trudno się. Za przeproszeniem, wydaje mi się, że z całą sympatią dla Szczepana Twardocha, jego tuba jest dość pojemna, bo on tam od czasu do czasu umieszcza kolejne rzeczy, prawda? Ale mówię to z ogromną sympatią, mi się na przykład ta jego najnowsza powieść bardzo podoba. Ale to nie jest przecież tak, że my możemy sobie jakby zamówić powieść na temat polskości, która będzie na tę polskość patrzyła z boku, prawda, na przykład z perspektywy Śląska. Tak? Ktoś, kto pisze powieść o Śląsku i Ślązakach, może mieć swoje własne problemy, no i właśnie mieć w nosie Polskę. Ja mówię tylko tyle, że wartościowe odejście od tego męczącego, dręczącego zbioru polskich dylematów, prawda, co jest zresztą charakterystyczną kondycją każdego społeczeństwa, które przeszło przez zróżnicowaną niewolę. Zarówno niewolę o charakterze narodowościowym, brak państwa, jak i niewolę o charakterze klasowym, prawda? Więc wartościowe książki mogą powstać tylko wtedy, jeśli ktoś przeprowadzi nas przez te problemy, a nie wtedy, kiedy po prostu sobie stworzy alternatywną rzeczywistość, no bo jak sądzę, science fiction i fantasy w dalszym ciągu powstaje, prawda? I tam takich książek, które powstały w języku polskim, napisane przez polskich autorów, które nie mówią o Polsce, jest mnóstwo. Tylko, że co z tego wynika, prawda? Okej. Okay. Drodzy państwo, mam jeszcze kilka minut, jak widzę, tak? Pytań jest wiele, więc pan się pierwszy zgłaszał, więc proszę. Cześć. Rodwo z Witum, tak na szybko, że chciał powinszować panice dyrektorce te moje przejście tutaj krótkie po tych paru piętrach skłoniło mnie do takiej myśli, że teraz żony, z których ja pochodzę, z takim budynkiem to będą wydawały już tylko i wyłącznie piękne owoce, już tylko będą Ottowie, Szternowie, Stefani Zweig, już żadnych kałużów. Myślę, że państwo też tą nadzieję podzielacie. Ale teraz szybciutko o literaturze. Pozwolę sobie panów profesorów nie pytać, bo panów profesorów na każdy dzień mam. A tu gościa z prawie daleka, nie na każdy dzień. Panie profesorze, zaczął pan trochę gadać o tej życi Twardocha, ale inaczej, o literaturze śląskiej. Pan starał się opisywać tą mapę wyobraźni w swojej książce. Jak pan widzi tą literaturę śląską na tej mapie właśnie? Za trudno. Bardzo mi przykro. Ja wiem, że to jest i ciekawe pytanie i wiążą się z tym pytaniem ciekawe, wartościowe książki, ale niestety nic regularnego, tak żadnych regularnych studiów, badań na ten temat nie prowadziłem, więc bardzo mi przykro, ale muszę niestety sprawić zawód. Znam pewnie jakieś kawałki, znowu takie urywki z tej całej śląskiej panoramy czy śląskiej popeli, więc bardzo mi przykro. A to było jedyne pytanie? No. Wojciech Bonowicz, bo już tak. Ja bym chciał taki przycisk tylko zrobić do tego specjalisty od przycisków, czyli do Ryśka. Bo jednak bardzo dużo literatury, moim zdaniem, powstaje, która się próbuje wymknąć, albo jakby inaczej spojrzeć i zadać w ogóle inne pytania. Nie uważam, żebyśmy byli w tej niewoli polskości. Jak sobie myślę o takich książkach, jak Słowa Dana Hedda na przykład, jak duża część twórczości Wita Szostaka i takich poszukiwań, które są kompletnie wolne, bo chcę jakby zadać pytania,
które są ogólnoludzko ważne. To jest bardzo ciekawe, bo on to robi również jako Dobrosław Kot, filozof. Prawda? On funkcjonuje pod tymi dwoma. Teraz wydał bardzo ciekawą książkę, bardzo Państwu polecam. Traktat o uchodźcach, jak to się nazywa. Więc mnie się wydaje, jak biegnie droga Olgi Tokarczuk, prawda? Jak w pewnym sensie wygląda przecież twórczość Wiesława Myśliwskiego. Tutaj się nie komentuje w takich kategoriach, czy to jest pewne czytanie ojczyzny, czy interpretacja ojczyzny. Było parę takich prób, one się rozpadły, bo to się nie daje tak skomentować. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest dobre w polskiej literaturze dzisiaj, że w różnych pokoleniach są próby zaproponowania czegoś bardzo twórczego, co nie musi nas koniecznie wikłać w te polskie trupy. Wiecie, tak mi się wydaje. To tylko taki przypis, może macie inne zdanie, ale tak sobie zacząłem myśleć o tych różnych książkach, już nie mówię o Jacku właśnie Dukaju, czy takich poszukiwaniach troszkę jeszcze w innych rejonach, gdzie trochę jest taki wysiłek, żebyśmy zuniwersalizowali nasze spojrzenie. Nie? Oczywiście i Solvatare, i różne rzeczy, które pisze Olga i Myśliwskiego, da się też zrobić, znaczy zinterpretować w taki sposób, że to będzie polskie. Ostatecznie każda książka napisana w języku polskim jakoś się do Polski odnosi. Nie da się od tego uciec. Ale z drugiej strony podoba mi się ten wysiłek właśnie szukania, jakby, że my już należymy do pewnego uniwersum i musimy, znaczy nie musimy, polubmy to uniwersum. Zobaczmy, że my możemy się wyprawić do XVII-wiecznych Włoch, gdziekolwiek, wszędzie być u siebie. Nie? To jest to tylko bym tyle powiedział. Masz rację, Wojtku. I ty właśnie nas spiąłeś z początkiem tej rozmowy, kiedy snuliśmy trochę tragifarsowe rozważania o nieczytaniu i ewentualnych spodziewanych pożytkach z czytania literatury. Bo być może ta tyrania polskiego dyskursu, który jest dzisiaj głównym dyskursem domowym, komunikacyjnym, publicznym, wynika też z tego, że nie ma alternatywy w postaci praktyki komunikacyjnej, którą przynosiłyby te książki, o których mówisz, czy ci autorzy, że literatura zmusiłaby nas do innej rozmowy niż tą, którą prowadzimy na co dzień. Ja też myślę sobie, i to też taki przypis do pewnego wątku, który był bardzo ważny, ale on do mnie dotarł późno, jakoś wolniej myślę ostatnio, mianowicie to, o czym mówiliście, o mocy słowa. Mi się wydaje, że pożytki z czytania literatury polegają też na tym, że po przeczytaniu ja już czegoś nie mogę powiedzieć. To znaczy, paradoksalnie mam więcej słów i moja elokwencja rośnie, ale ja już słowa pedał po czymś nie powiem. To jest paradoksalne działanie literatury, że ona mnie daje mi fenomenalne przedstawienie, powiększa mój repertuar retoryczny, a jednocześnie mnie blokuje. To jest coś niezwykłego. Ostatnie zdanie, wziąłem do ręki książkę klasyczną już Arnoszta Ludwiga, Piękne zielone oczy, które po raz chyba pierwszy się ukazały po polsku. I wiem, że już tej książki nie przeczytam, znaczy nie jestem w stanie jej przeczytać. To jest opowieść o domu publicznym w czasie wojny, gdzie kobiety żydowskie były kierowane, mając do wyboru albo komorę, albo pracę w tym domu. Nie jestem w stanie tych słów wypowiedzieć, to znaczy wypowiedzieć je w lekturze. Za łatwo nam przychodzą słowa w dyskursie publicznym. Literatura potrafi zadziałać tak, że to mi nie przechodzi w drugą stronę, prawda? Czyli nie wydalę już tego potencjału. Już, dość, przepraszam. Ja tylko jedno zdanie komentarza do tego, o czym mówił Wojtek. Że tak, zasadniczo się zgadzam. Natomiast zależałoby mi na tym, żeby literatura, nie ograniczając się do tego kręgu polskich problemów, przeklętych problemów, jakkolwiek byśmy je nazwali, równocześnie ich nie porzucało. Niech to będzie krąg poszerzony, niech to będzie, nie ma czegoś takiego jak uniwersalne spojrzenia, ani ogólnoludzkie problemy, nie ma czegoś takiego, tak? Przerobiliśmy, nowoczesność dlatego była z jednej strony tak potężna, a z drugiej strony tak straszna, bo ona właśnie powiedziała, istnieje uniwersalne spojrzenie, istnieje uniwersalny podmiot i teraz wszystkich was przerobimy na taki uniwersalny podmiot, prawda? Wytrzebić całe to bydło, jak napisał Kurz w swoim dzienniku u Konrada. Więc nie ma czegoś takiego, jak sądzę, jak uniwersalny problem, uniwersalne spojrzenie. Ta literatura, której szukam, na którą czekam, której zawsze chętnie oddam swój czas, to jest właśnie taka literatura, która niech sobie i poszerza ten krąg
Tak? Niech to będzie wspólnota, czy obszar historycznie, geograficznie, kulturowo, społecznie, jakkolwiek inny, szerszy, pół Europy, cała Europa, planeta, ale zarazem jednak, żeby to było właśnie takie przejście przez polską kulturę, polski język, prawda? Dlatego, że tego się, że koszta porzucenia tego, udawania, że już nie musimy tak naprawdę należeć do Polski, okazują się równie wysokie, jak taka fiksacja na polskich sprawach. Tak? Można powiedzieć, że to też jest jakby kawałek naszego przekleństwa. Albo mamy Konrada, który staje się właśnie prefiguracją Jarosława Kaczyńskiego, albo mamy dość tępego liberała, prawda, który uważa, że jeżeli może pojechać pociągiem do Europy albo polecieć samolotem do Europy, to znaczy, że już jest Europejczykiem. Tak? To jest żadna alternatywa. Z jednym tylko takim przepisem, że przepraszam, pewnie masz rację mówiąc, że nie mam uniwersalnych odpowiedzi, ale chyba są uniwersalne pytania. Mimo że uniwersalnych pytań nam trochę zabrakło. A propos pytań, może to będzie też uniwersalne pytanie pani jeszcze, proszę. Ja mam taką króciutką refleksję i pytanie do każdego z panu. Refleksja jest taka do tego, co pan profesor Przemysław Szapiński powiedział, czyli do pociągów, które spotykają się rozmaici czytelnicy. Miałam się dość sporo jeżdżę pociągami, znaczy do czasu spodziewania, teraz sporo pociągami. Widzę, że nie ma nawet czytelników ani słówki, ani jako muzykantów. Być może oni są, ale ukryci, ponieważ czytniki powodują to, że my nie wiemy kto, co, czego. Natomiast to jest taka moja desperacka nadzieja, że jednak ludzie nie tylko patrzą w komórki albo grają w jakieś gry, tylko coś tam, prawda, spotykają się w tym. Natomiast ja zauważyłam, że na skrąg dalej w tej chwili ludzie już nie tylko nie czytają, ale też nie rozmawiają w pociągach. I to jest bardzo symboliczne, ponieważ dla mnie literatura to jest dialog, to jest zaproszenie do rozmowy, to jest rozbicie pewnego schematu, to jest uruchomienie refleksji, to jest to, co powiedział przed troszkę Szopko-Ziołek, to jest to, że jak po jakiejś lekturze nie mają sobą pewne, prawda? A my w tej chwili żyjemy nie w kulturze dialogu, tylko w kulturze racji, mówienia, opinii, forsowania. I to brak książki w pociągu i nie mówienie w pociągu, czyli to, że my jesteśmy zainteresowani innymi osobami, jest z nami bardzo wspólne i zajmie się o siebie. To jest refleksja, a pytanie jest takie, jakby każdy z... Co z tym zrobić? miał powiedzieć o dwóch książkach, które wam objaśniły świat. Wtedy, kiedy byliście chłopcami, to była taka lektura, która was zachwyciła i rzeczywiście coś powiedziała o świecie więcej niż poprzednie lektury. Wtedy, kiedy już byliście dorosłymi chłopcami. Chłopcy późno dorastają. Tak? Wie pani, ale jeszcze tak a propos pani pierwszego pytania o pociągi i czytania. Oczywiście pewnie pani spostrzeżenie jest trafne, natomiast pani mówiła, że ma pani nadzieję, że... otóż trochę byłam wesprę pani nadziei, choć nie z polskiego, nawiasem z podwórka. W Katowicach był ostatnio taki mini festiwal filmowy, gdzie pokazywano filmy dokumentalne, między innymi jeden film był o księgarniach w Nowym Jorku. Bardzo ciekawy film, ale nie wchodźmy w szczegóły. W każdym razie jedna z właścicielek księgarni, która właśnie była bardzo strapiona stanem czytelnictwa, mówi, jest nadzieja, bo jeżdżę dużo metrem i widzę, że pokolenie 40-latków czyta Kindle, ale 20-latkowie wrócili do papieru. Oczywiście to może być różne spostrzeżenie, ale być może się to koło przekręca, więc zachowajmy ostrożną nadzieję i wspierajmy ją. A książki, bardzo, no oczywiście ja już powiedziałem to kiedyś przy jakiejś okazji publicznie, więc mnie uformował jako chłopiec Karol May, Winnetou, Old Shatterhand, Old Shorehand. I to była moja
lektura, by tak powiedzieć, formacyjna, troszeczkę może Jules Verne i Stevenson, ale to w drugiej rundzie. No, jak dorosły, to nie wiem, pewnie bym się wstydził wyznać. Nadal Karol Weiner. Nic się nie zmieniło. Ja chciałem drobny komentarz, bardzo mi się podobało to, co pani powiedziała, chociaż patrzę na to nieco inaczej, a mianowicie pani akcentuje to, że przechodzimy do takiego niebezpiecznego bardzo etapu racji, dyktatu, od dialogu do monologu. Otóż mnie się wydaje, że właśnie polska kultura jest niesłychanie hierarchiczna, trwale hierarchiczna, trwale autorytatywna, od setek lat. I paradoks polega, tak, jesteśmy kulturą, w której rodzice wiedzą, co dziecko powinno robić, potem dziecko jest wysyłane do przedszkola, potem jest wysyłane na lekcje religii, do szkoły. Wszędzie dziecku mówią, co powinno robić, jakie powinno być, jak się powinno zachowywać. To nie jest kultura dialogu, wręcz przeciwnie, my jesteśmy kulturą monologu. Najlepszym tego dowodem jest, że najważniejsze dzieła naszej literatury to są właśnie dzieła, które usiłują dostać się do świata przez monolog. Tak, to jest gawędarz Mańca. No, ale rozmowa między panem wójtem i plebanem. No, okej, tak. No, oczywiście jest to, by napisał Calvin. Tak. Dobrze, w tym sensie pociągowe czytanie, które kiedyś było dominujące, prawda, było wytworem kultury pewnego dyktatu, pewnego autorytetu, który nakazywał czytać. I to, co się dzisiaj dzieje, to nieczytanie w pociągu, jest rezultatem rozłożenia się pewnej koncepcji spójności społeczeństwa. Ono się teraz jakby wiąże poprzez nieco inną ideę. To tyle, jak chodzi o uwagę. Natomiast moją książką, która mnie uformowała, nie w całości. Ja jestem synem filologa klasycznego. Książką, która mnie uformowała, była Iliada, którą czytałem jako tam 5-6-letni chłopiec, ale rozumiałem oczywiście niewiele z tego, nie wszystko rozumiałem. Zapamiętałem walkę Hektora z Achillesem i to jest moment, kiedy znienawidziłem Boga. Wszystkich Bogów znienawidziłem, tak? Bo tam jest ten moment, kiedy Atena pomaga Achillesowi przeciwko Hektorowi. Ja myślałem, że Bogowie są od tego, żeby bronić sprawiedliwości. To jest moment, kiedy znienawidziłem Bogów. Dokładnie to samo wrażenie wyniosłem z lektury mitologii greckiej, to znaczy najbardziej wstrząsającą historią była dla mnie historia Ara. To jest coś, co mnie, mam wrażenie, ukształtowało. A jak pan był dorosły? Jak się stanę dorosły, to powiem. Patrzę na ciebie, Kasiu, i przypomniała mi się felietan Pilcha, jak wchodzi do pociągu i widzi Turowicza, który czyta Chandlera. I pomyślałem sobie, że istnieje zasadnicza sprzeczność tych dwóch sytuacji. To znaczy, ja nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi w przedziale, jak przymierzam się do czytania. No więc w tym jest pewien paradoks, że jak czytasz, to nie chcesz rozmawiać. Być może to jest, tak jak stwierdziłaś, największym wyzwaniem dla dzisiejszego modelu bycia publicznego, że nikt nie chce milczeć. No, nie da się niestety czytać i mówić jednocześnie, chyba że czytamy na głos. To jest ćwiczenie pewnie, które dobrze by sobie było zadawać, żeby przestać mówić. A nie dlatego, że się nie ma nic do powiedzenia, tylko że się nie mówić nie chce. Natomiast książki, które mnie ukształtowały, wiesz, to... Książki też robią z nami rzeczy złe. A w każdym razie podejrzane. My cały czas poruszamy się w sferze takiej apologii literatury per se. Że wszystko, co czytamy, jest dobre. No więc ja podam przykład inny. Mianowicie, kiedy byłem małym chłopcem, mniej więcej taki jak Przemysł, a chociaż nie trochę starszym, to przeczytałem książkę, której założę się nikt tutaj nie czytał. Nigdy. To nie jest dobra książka. Nie. My God. To byłoby co? To była książka Bolesława Sujkowskiego, Miasto Przebudzone. Słaba literatura, ale stamtąd pamiętam jedno zdanie, które jedna z bohaterek udziela bohaterowi. I mówi mu mniej więcej tak, słuchaj, jak jesteś z kobietą w publicznym miejscu, traktuj ją elegancko, a nie elegancko, kiedy jesteście sami. I to była
jedna z rzeczy, które ja traktowałem bardzo poważnie, nie miałem szansy tego sprawdzić, bo byłem bardzo małym chłopcem, ale wydawało mi się, że to jest ważne, że tak powinien mężczyzna, więc kiedy już będę duży wtedy, jak Przemek, który chce być. Już nie powiem, jak to, czy to zostało wcielone, czy nie. Krystyna na mnie patrzy. Ale równocześnie, na szczęście, mniej więcej w tym samym czasie przeczytałem kultową książkę swojego dzieciństwa Jerzego Broszkiewicza, Truska kefiry tutejszy, gdzie jest wspaniała scena, kiedy bohaterowie wpadają, znaczy tonie statek, za chwilę wszyscy umrą i w pewnym momencie bohaterka mówi, zaczyna się śmiać i mówi, ale słuchajcie, nie ma żadnego problemu, żadna książka nie może skończyć się w połowie trzeciego rozdziału. I ja mówię, co to jest właściwie, jak to jest możliwe? I to była lekcja tego, że literatura jest napisana. To jest rzecz, która jest absolutnie fundamentalna w mówieniu, myśleniu o literaturze, literaturą, że to jest symulacja, że to nie jest naprawdę, że właśnie tam możemy sobie pozwolić na słowa, pedał, na pasma tekstów, które są niedopuszczalne w życiu publicznym, bo ten swoisty cudzysłów, ta rama, która mówi, że to jest jak gdyby, że to jest nie naprawdę, że tego nie mówimy we własnym imieniu, że tego nawet autor żywy człowiek nie mówi w pełni w swoim imieniu, oferuje pewną przestrzeń wolności i wypróbowywania rozmaitych form bycia, na przykład traktowania złego kobiet w literaturze, w wyobraźni, a nie w rzeczywistości. Takie widziałbym. Ale jako dorosły, wiesz co, to nie ma końca chyba. To nie ma końca tego kształtowania. Ostatnim pisarzem, który odcisnął na mnie bardzo istotne piętno, był Zebald, który dał mi przeżycie, które byłoby porównywalne mniej więcej z tym, o którym mówi Przemysław, że masz poczucie wejścia w tak oryginalny, nowy świat, który działa na ciebie, wiesz, fizycznie, mimo że to przekład. Także Zebald. Proszę Państwa, pan profesor Koziołek coś już tutaj mówił o takiej konieczności zamilknięcia albo znalezienia dobrego momentu, żeby przestać, choć ja wiem, że Państwo... Ostatnie pytanie. A, no to już najbardziej. Chciałam powiedzieć, że nauczyciel drugoklasistu. Chciałam panu profesorom przekazać, że dzieci chcą czytać, dzieci kochają książki. Zorganizowałam ostatnio u nas w klasie, na prośbę dzieci organizowaliśmy wybory klasowe, więc poprosiły nas dzieci, żeby to były wybory jak prawdziwe. Więc takie były. Ale nie pocztowe. Nie. Były prawdziwe wybory z całą kampanią wyborczą, z plakatami, z ulotkami. Wszystko się odbyło jak ma być. I dzieci prezentowały swój program wyborczy. Jeden uczeń mój wstał i zaproponował uczniom, swoim kolegom, jeżeli mnie wybierzecie, raz w tygodniu zorganizujemy dzień książki. My tam oczy wyszły. Będziemy omawiać książkę, ale nie lekturę. Stracenie. Tylko przegrał. Która nam się podoba. Przegrał. I nie przegrał. Nie było czegoś takiego, że nie. Dzieciaki, tak, to jest dobry pomysł. Jest jeszcze trochę nadziei, choć to wrzora, mówił Kawka, nie jest to nadzieja dla nas. Potrzeba uwagi naszym dzieciakom, ludzi, którzy im przekażą literaturę, którą sami kochają. Bo najgorszy jest nauczyciel, który nie kocha literatury. Ale oczywiście. Drodzy Państwo, ja tak troszkę poganiam, bo już jakby za chwilkę kolejna dyskusja ma się odbyć. Kończąc, chciałbym powiedzieć tak. Pan profesor Sławek tą swoją metaforą oświetlenia przypomniał mi takie zdanie, które kiedyś dawno temu w jednej z swoich książek wczesnej, chyba stopień swojego pisania, Roland Walek powiedział, że literatura jest jak fosfor, świeci najsilniej, kiedy gaśnie. I on to mówi, co prawda, w ogóle jak wypowiadając się na inny temat, tam analizując przechodzenie narracji pierwszoosobowej do trzecioosobowej, ale myślę, że to jest dobra puenta, mam nadzieję, że ta dyskusja panów, których, zapartem, też najchętniej nazwałbym fetyszystami tekstu, że ta dyskusja będzie świecić najjaśniej właśnie, kiedy zgaśnie.